Ale widzę Sola i Waltera. Fajne nic grafiki nie dzieje się. O, już jesteśmy. Nareszcie. To jest nie, niepojęte, że wciskamy przycisk go live, a następnie czekamy 3 minuty i musimy być bardzo cenzurowanie, żeby nie powiedzieć niczego nie w porządku. Witajcie kochani, witajcie na naszym live'ie i powitajcie wspaniałych gości, którzy są tutaj dzisiaj ze mną. Michał Lipiński z kanału Ponarzekajmy o filmach. Widzę, że już była cała złożona dyskusja na temat gramatyki zawartej w nazwie twojego kanału. Bardzo się cieszę, bo, bo sporo osób mówiło, że y, ogląda bez schematu, ale ogląda też po narzekajmy o filmach, i podobno tak jest także z drugiej strony, więc tym przyjemniej, że wreszcie ten kolab nam wychodzi. I Grzegorz Wątroba, mój współprowadzący bardzo wielu formatów na bez schematu, który także działa pod marką Okiem Dewa. Będziemy dzisiaj panowie rozmawiali o dwóch przewspaniałych serialach: Better Call Saul i Breaking Bad i dołączy do nas społeczność, która zresztą już jest na czatach, ale chodzi o to, że będzie z nami dyskutowała. Panowie, zacznę od jednego bardzo prostego pytania. Bo wiem, że gdzieś tam nad tym wszystkim unosi się to zasadnicze pytanie, co jest lepsze, Breaking Bad czy Better Call Saul? Nie odpowiadajcie mi na to w tym momencie. No, no, no fun. Odpowiedź to Rings of Power. Nie ma wszystko. Oh, Wszedł na kanał i zepsuł się Lecą suby, lecą suby, w dół lecą suby. to się wy... Z czym pozostawiło was Better Call Saul? Michał. A to ty, ty, tak powiem, cześć wszystkim. <laughs> się nie przywitałem. Z mnie pozostawiło? No, musiałeś takie twarde pytanie dać na początek. Takie głębokie. A mieliśmy że... rozmawiać o kinie Udiego Alena. No właśnie, ja się przygotowałem. Już. Nie no, myślę, że zostawiło mnie z takim, yy, takim poczuciem, że długo czegoś takiego nie obejrzę, przede wszystkim. nie? I to jest, u mnie się to przewaga takie docenienie tego, jakie to było zajebiste, ale z drugiej strony tak sobie myślę, a kiedy znowu będzie taki, tego typu serial, nie? Ale myślę, że raczej tak powiedziałbym, że z pozytywnymi emocjami. A z taki... dosytem czy niedosytem? Z dosytem, nie. To jeśli o to chodzi, ja czuję ja czuję dosyt. Ja jestem zaspokojony. To było dużo sezonów. Nie wiem, czy chcę, żebym dłużej Wiesz, narudził, ale narzekał na ten film, serial. Zaraz, ale... będziesz, zaraz będziesz to elegancko rozwijał w swoim stylu. Grzegorz, ja, z czym ciebie pozostawiło? Better Call Saul. dało mi faktycznie domknięcie obu serii myślę, one bardzo ładnie się komplementują i jeżeli ktoś uważa, że a obejrzę sobie Breaking Bad a potem y, nie ruszę Better Call Saul to popełnia kardynalny błąd jeżeli i tak naprawdę mm, razem z Ozark aktualnie absolutnie te, wszyscy, te, te trzy seriale w tych swoich sezonach nasyciły mnie kompletnie gatunkiem slow burn Americana, bo już dość. Dobrze, że weszła nowa gra o Tron, to przynajmniej mamy trochę taką, takie przełamanie palety. Natomiast trzeba przyznać, że e, i Breaking Bad i Badger Console to są seriale no, naprawdę z najwyższej półki. Co prawda, może bym nie powiedział, że to są najlepsze seriale, jakie widziałem w życiu, bo jeszcze nie przeżyłem swojego całego życia, ale e, poza tym, jeżeli ktoś tak twierdzi, to znaczy, że nie oglądał Rodziny Soprano. Mm, ale albo The Wire. The Wire. <laughs> ale właśnie, żeby się nie wpisywać w ten nurt, z którego się kiedyś Family Guy nabijał, że zawsze trzeba powtarzać jak mantrę, że Breaking Bad to jest najlepszy serial telewizji może poza The Wire to faktycznie Breaking Bad i Better Call Saul absolutnie są wspaniałymi produkcjami. Ja się śmieję, bo patrzyłem na minę Michała, jak powiedzieć The Wire i on próbował zachować taką minę pokerzystę. Otóż Arkadiusz Olszewski napisał na czatach Michał, ty się nie przejmuj, że długo nic nie zobaczysz na tym poziomie, bo masz jeszcze The Wire do nadrobienia. <noise> I Sopranos, także że właśnie I do sopranos. tego... O obu tych seriali nie oglądałem, co nieraz mówiłem i tam w Q&A jakiś, także... Tak, ale to... I prywatnie też w rozmowach ostatnio z kimś gadałem, że... The Wire jest rzeczywiście serialem no, na, nie, na niespotykanym poziomie, zresztą podobnie jak Deadwood, o którym wspomniał Cezary Wódkowski. Ja wspominałem w jednym z swoich odcinków właśnie o takich seriach, które uważam powinien obejrzeć każdy. I jest tam miejsce i na Deadwood, i na Twin Peaks, i na The Wire. I pamiętam, że na samym końcu zostawiłem tam... Barry Coulson, mimo że jeszcze się nie skończył, już wtedy uważałem to za jeden z najlepszych seriali, jaki widziałem, pomimo że jednak był tak odmienny i jednocześnie tak podobny do Breaking Bad. Ja nie będę za nadto roz, roz, rozdrabniał się i mówił o tym, z czym pozostawiłem je Barry Coulson, bo, bo, bo zrobiłem cały esej o tym, ale powiedziałbym, że pozostawiłem że Nie złe jest. Proszę? Niezły jest. A dziękuję. Dziękuję. Ty, ty rzeczy. Które... Nie, mówię, że. A myślałem, że mówisz o moim Eseju. Nie, Esej był beznadziejny, to nie dało się oglądać. Po dwóch minutach. Jesteśmy w podobnym miejscu. Wiedziałem, że się dogadamy. jesteśmy w podobnym miejscu. był Dobry, ale wiesz, że nie że no wiesz, takie, jak Jak mówił, przepraszam, że za bluźnie, jak mówił kiedyś mój kolega, dobry, 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 dobry w chuj, 6 na 10. Ale Barek Saul. Zostawiłem je z tym samym, z czym zostawiamy Breaking Bad, czyli z poczuciem, że coś się skończyło i nie ma już tego, a chciałbym, żeby jeszcze trwało. Eee, i, I wiecie, jak, jak serial, nie mówię o The Walking Dead, kurwa, który trwa 11 lat, mówi o, mówi o takim serialu jak Breaking Bad czy Better Call Saul, który trwa 7 lat, to jednak przyzwyczajacie się do tych postaci, nie? To nawet jest ten rok przerwy między sezonami. Ale czujecie się dobrze, kiedy znowu widzicie tę wspaniałą, ospałą i niezwykle stoicką gębę Mike'a Ermentraud. Albo czujecie się dobrze, jakbyście usiedli, nie wiem, z koleżanką, jak, jak oglądacie kolejne przekręty Kim Wexler. I myślę, że to, to, to ma wpływ na odbiór tego, w jaki sposób ludzie teraz czują się po zakończeniu tego serialu. Bo generalnie biegnie się od produkcji do produkcji. A ta tak długo utrzymywała tak wysoki poziom, a nawet była w stanie go podbijać, podobnie jak robiło to Breaking Bad? To powiedzcie w takim razie, za co cenicie ten serial najbardziej, jeżeli chodzi o to, jak myślicie o Breaking Bad. I, I czy rzeczywiście, bo w przypadku Grzegorza wiem, że to jest jeden z najlepszych seriali dla niego, podobnie jak dla mnie. Nie ma dla mnie nic ważniejszego od Breaking Bad. A jak jest w twoim przypadku, Michał? I jak na tym tle wypada Berko, znaczy, znaczy, wiesz, moja historia jest o tyle w ogóle złożona, że ja żadnego z tych seriali nie oglądałem tak, jak na bieżąco jak wychodził. Ja myślę, że że ja na... w ogóle nie oglądałeś. W ogóle, w ogóle, ja nie wiem co to jest w ogóle. Saj, brzmi fajnie. Zaprosiłeś, to, jest to jestem. <laughs> tak, dokładnie no, słuchaj. Ja to tylko przechodziłem. Nie no. <laughs> to o czym gadamy? Nie no. <laughs> tak zupełnie poważnie. Ja jak pierwszy raz oglądałem Breaking Bad, to było... Jak już ono całe chyba wyszło. I ja nadrabiałem. Ja w ogóle, jak widzicie, mam dużo seriali nadrabiania, głównie filmy jednak oglądam, ale zostawiam sobie specjalnie właśnie za taki, wiecie, że mam przed sobą jeszcze coś, co jest sprawdzoną perełką, jak wspomniane Wire czy, czy Sopranos. Natomiast, no, jak pierwsza raz oglądałem Breaking Bad, to mi się aż tak nie podobało, bo miałem taki, znaczy było totalnie przehypowane dla mnie, nie? Po prostu byłem tak bombardowany, <ścoughs> że mi się nie spodobało za pierwszym razem aż tak bardzo, ale jak Potem wróciłem, właśnie nadrabiając parę lat temu, ma w 20 czy 19, nie pamiętam już, ale nadrabiając, e, właśnie Peter Sol przeszedłem przez całe tam wtedy do sezonu, który był i jeszcze raz szedłem w Breaking Bad od, no już od początku, to wtedy już tak w pełni doceniłem jedno i drugie już na spokojnie, bez żadnego tam, co ktoś mi nagadał i tak dalej. I rzeczywiście jedno i drugie to są dwa najlepsze seriale, jakie widziałem. Nie wiem, ale ja do tego mógłbym dorzucić Gry o Tron do tego momentu. Oczywistego. A tak to. No i te, oczywiście, co ich nie oglądałem, to wiem, że pewnie by tam były. <laughs> Natomiast, no, jak dla mnie Breaking Bad jest zajebiste, chociaż teraz też mam e, taką rozpinię, że nie oglądałem już te 2-3 lata, że teraz tak wiesz. Trzeba by jeszcze raz. To jest najgorsze właśnie dla mnie z serialami, żeby na przykład do takiej dyskusji się przygotować. Weź ty obejrzyj 5 sezonów czegoś, nie? To nie jest takie proste. No, są pewne skróty na YouTubie, które można obejrzeć, ale, ale no wiadomo ile się traci. To z To jest takie jest... no czytanie ja... bryków, nie. kiedy masz się przygotować z jakieś lektury. No proszę. No, znaczy to, to jest tak, no, ja, ja pamiętam co tam się dzieje, więc ja nie potrzebuję skrótu, ale bardziej chodzi mi o to, jak to bym odbierał, jednak to trzeba obejrzeć. Nie? No to będzie okazja odświeżyć, bo planujemy z Radkiem i z Oskarem, z napisów końcowych zrobić właśnie materiał poświęcony Breaking Bad. Już na fali Better Call Saul, żeby mówić o dobrych serialach, kiedy mamy natłok przynajmniej polaryzujących produkcji, no to na razie odstawimy na bok Grzegorz, a dla ciebie Better Call Saul na tle Breaking Bad, no bo to jest jednak legenda. Hmm. No, to tak jak mówiłem, Better Console jest pięknym uzupełnieniem Breaking mm -hmm. Bad. E, ja mam, miałem co chwila dosłownie takiego tego mema z DiCaprio z e, pewnego razu w Ameryce, że pojawia się jakaś postać. Tak, to tego gościa kojarzy. O, to tego gościa też kojarzę I tak, a to stąd się to wzięło, a to stąd się wzięło. No, jak dla mnie to właśnie były co chwila takie skoki dopaminowe, właśnie tego, że e, jakoś. Dopełniłem sobie te puzzle w głowie, które Breaking Bad gdzieś tam e, zostawił, także to była dla mnie świetna zabawa pod tym kątem. Oczywiście nasycanie się znowu pięknymi zabiegami e, Girigana, jeżeli chodzi o zabiegi operatorskie, bo ten człowiek jest absolutnie geniuszem, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób e, montuje, w jaki sposób ustawia kamerę. Ale też Peter Gould. Tak, i Peter, Peter Gold. Gold, Tak, tak. Dwójka. tak. Więc dla mnie, no to tu, tutaj była zabawa i, i wizualna, gdzie nie przypominam sobie, w jakim, w jakim filmie na przykład była kamera ustawiona tak, że postać sobie siedzi w samochodzie, hmm. potem śpieszy się, śpieszy się i nagle otwiera, i nagle widzisz, że ta kamera nie jest jak standardowo przypięta gdzieś tam za okna, tylko jest przypięta do drzwi i po prostu poda, podąża za otwieranymi drzwiami, jak jakby w. Ostatnim sezonie, bo to tak po prostu najbardziej na świeżo pamiętam, był w ostatnim sezonie, kiedy Sol odstawiał ten skam względem Hamlina. No i zabawa kolorami, bo często mieliśmy zmianę w ogóle odcieni, w filtrów różnych, więc tu pod tym kątem, no to było naprawdę cacy. Hmm. Co jeszcze, no w ogóle jak się wpisuje Breaking Bad, w, znaczy Better Call Saul w Breaking Bad? No słuchajcie. Ósmy odcinek drugiego sezonu Breaking Bad nazywa się Better Call Saul. 8 lutego 2015 roku startuje pierwszy odcinek z serialu Better Call Saul. Także a z kwestii dialogowej, how, którą, how awesome którą wypowiada Saul Goodman, kiedy Walter i Jesse go zabierają na pustynię, e, są w kominiarkach, on jest w worku na głowie i mówi tak, Jezus, i Lalo Jezus, NASA, Jezus, tak. tak, Lalo was wysłał, Lalo was wysłał, to był nacho, to był nacho, błagam, nie zabijecie mnie, to był nacho. Z tej jednej linijki dialogowej i z tych dwóch luzem rzuconych imion... Stworzono dwie właśnie fenomenalne postacie. Ja stawiam, że to nie do końca było luzem rzucone, że oni nakreślali sobie ten plan kiedyś, bo... Słuchałem to... ich i mówili, ale, że nie. Okay. Dobrze, ale to w takim razie to tylko świadczy o kunście tego, żeby tak. yy, właśnie uzupełnienie yy, czy tam no spin-off spin serialu nie... Sprawia wrażenie doklejonego na, yy, na siłę. Mhm. Bo czasami mamy tak, że jak ileś sezonów ma dany serial, to wydaje się, kurde, no za długo. ile można The też, Walking Dead. Yy, Dokładnie. To, to, to się ciągnie jak. Które ma już cztery spin-offy. Tak. A y, tutaj, zarówno jeden, jak i dru drugi serial, nie wydaje się być zbyt długi. I nie wydaje się, że właśnie Better Call Saul był jakoś robiony na siłę. Mhm. Tylko właśnie pięknie jakby się wpisuje, pokazując te wydarzenia przed, wydarzenia po, wydarzenia gdzieś pomiędzy. No, ja byłem bardzo usatysfakcjonowany, bo po prostu lubię też szkatułkową budowę fabularną, a tutaj ileś tych takich szkatułek było. Pojawiła się prośba do ciebie, Michał, żebyś wyłączył tłumienie hałasu w opcjach mikrofonu, bo cię wycina, jak ciszej mówisz. Faktycznie, jak mówisz ciszej, to troszeczkę ścina. Jak sobie z tym poradzisz, to dobrze. Jak sobie z tym nie poradzisz, to też będzie dobrze. Um, tak, oddając głos Michałowi, rzeczywiście... Um, Twórcy nie mieli dużego planu, kiedy siadali do, do Better Call Saul i wiedzieli, że będą jakieś te flash forward, które będą pokazywały Gina, który jest po wydarzeniach Breaking Bad i będzie to jednocześnie prequel, ale oni mocno rzeźbili. To znaczy, założenie było takie, że w pierwszym bądź najpóźniej drugim sezonie już widzimy przemianę Jimmy'ego w Sola Goodmana, ale to się nie wydarzyło niemalże do piątego sezonu. Dlaczego? Dlatego, bo kiedy już wprowadzili, to jest też coś, co bardzo fajnie podkreślał Bob Odenkirk. Kiedy już wprowadzili te postaci i wprowadzili aktorów grających te postaci, to nagle coś zaczyna żyć na Twoich oczach. Zaczynasz widzieć, że ta postać, którą napisałeś oryginalnie, jest jeszcze ciekawsza w prequelu czy spin-offie, czyli Jimmy, który wcześniej. Czy później stanie się Solem, jest głębszą i bardziej interesującą postacią i kiedy przejmuje to aktor i robi z tego coś swojego, to myślisz wow, czemu by o tym więcej nie opowiedzieć? I szczerze mówiąc, jak oglądałem pierwszy sezon, jak oglądałem drugi sezon, to myślałem, kiedy on się w końcu zmieni w Sola Goodmana? Ja chcę, żeby już było w stylu Breaking Bad. I to się nie wydarzało, ale teraz z perspektywy czasu cieszę się, że właśnie tak było. Podobne odczucie masz, Michał, czy inaczej? Słuchaj, mówiłeś coś, bo wiesz, się na ostatnie dziesięć... 10... Nie, tak serio, Szukałem tej no, opcji. No. Ze mną będzie ciężko, wiecie, ja, to, ja się nie nadaję do rozmawiania z ludźmi. Nie no, tak zupełnie szczerze, tak, zgadzam się. Znaczy, ze wszystkim praktycznie co powiedziałeś. No przede wszystkim to e, po Breaking Bad Better Call Saul jest serialem pięknie, go nie tylko dopełniającym, ale oni po prostu wzięli wszystko, co tam działało i zrobili to, no nie wiem, czy jeszcze lepiej, ale i mhm. uzupełnili czymś nowym. To, co już wcześniej działało, nie? więc jakby Aha. dla mnie to jest mistrzostwo i to właśnie to jest pokazanie ludzi, którzy dokładnie wiedzieli, co chcą zrobić, i mają duży talent artystyczny, i tak dalej, i tak dalej, bo to właśnie i na poziomie języka filmowego, jakim to jest nagrane, a jest przepięknie nagrany serial Better Call Saul, dla mnie pierwszy sezon nawet jest coś, co po prostu jak teraz sobie robiłem rewatch, to po prostu siedzę i każde ujęcie ustanawiające, każdy kadr, każde, po prostu, każda zabawa tym. Tymi kompozycjami, jak ten Jimmy tam stoi oparty, a my z perspektywy śmietnika patrzymy, nie? jakieś tam pierwsze ujęcia serialu, które potem na sam koniec są odzorowane też, nie? E, Także tutaj dla mnie wszystko działa, po prostu wszystko. Świetni bohaterowie, tak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. A jeśli chodzi o. E, Boże, zgubiłem, co. O czym ty mówiłeś? O serio serdecznie. nie słuchałem. <laughs> Mówiłem. E, to, może, to może inaczej, bo jak już powiedziałem, ten wątek. tego drugiego okay. i zgubiłem. No, mówiłem o tym, że twórcy trochę tak surfowali scenariuszowo, czyli nie mieli rozłożonego całego planu. Is Breaking Bad było tak samo. A, same. dobra, że, że chciałeś szybciej sola, a powoli się ten... Znaczy, no, jak dla mnie, jak dla mnie to się perfekcyjnie rozłożyło i to jest coś, co mnie... Wie, co że to mnie właśnie zaskoczyło, już teraz też nieraz to już mówiłem u siebie, że jak włączałem Better Call Saul jako serial, to spodziewałem się jakże głupio doceniając tych świetnych twórców, Spodziewałem się jakiegoś takiego, a, takie komediowe show gdzieś z boku Breaking Bad, z tą postacią, która mi się bardzo podobała Breaking Bad w ogóle. Jimmy był moim takim, znaczy Soul Goodman, takim moim ulubionym, właśnie komik, wygadanym ziomeczkiem, co tam wpada i ten. I pierwsza moja myśl to było takie, spodziewałem się po prostu czegoś takiego, a, gdzieś tam z boku, może, a, taka komedyka, coś. Okazuje się, że właśnie podeszli do tego, no i tutaj jakby i czapki z Buffy, przepraszam, że nie doceniałem, <laughs> ale podeszli do tego, na no, zasadzie stworzymy. Jimiego, cofniemy się, tak, w czasie, no bo to jest prequel, stworzymy Jimiego, głęboką, wielowarstwową postać, i tą przemianę rozplanujemy na bardzo powolutku, idącą przez te tam. To był szósty sezon Se, teraz? Sześć sezonów, tak. że aż, aż się gubię, ile tych sezonów, ale dzięki temu, że ta przemiana jest tak powolna, że to aż sześć sezonów, to ma sens, no nie, że on się tam z dnia na dzień nie zmienił, jak Daenerys, nie wiem, nazistę, już King's Landing. E i w, no nie, wiem, dla mnie to jest to jest właśnie taka, taka, to jest taka perfekcja, że wiecie, że dali im, ludzie, którzy tam gdzieś, nie wiem, pewnie rzucają w to hajsem. No w zasadzie róbcie to sobie powoli, jak chcecie, żeby miało sens. Ja oni po prostu zrobili powoli, tak, że to ma sens i mamy chociaż jeden serial. Taki, no dobra, Tak, <laughs> nie tak jadę, to, to, to jest w ogóle pięknie. Yy, yy. Piękna definicja jak dla mnie, jak ktoś się pyta, bo często podaje się nawet w, chyba jest kategoria w rekomendacjach Netflixa Slow Burn, o co chodzi w Slowburn mm. slow Burn series, mm. Slow Burn movie i tak dalej. To jest definicja właśnie Slow Burn, że to nie jest nudne, tylko to jest powolne i, i takes it's time, także w sensie, że nie śpieszy się z tym, jak prezentuje fabułę bohaterów, i tak dalej, przez to, że mamy rozłożone właśnie ten tą przemianę bohatera w czasie, my się troszeczkę spajamy emocjonalnie z nią przez, przez te wszystkie odcinki, i wtedy, kiedy ona przepoczwarza się już w takiego no, skorumpowanego człowieka, to my tak. Naturalnie czułem, ok, wiemy z czego to wynika, tak, że it's legit, bo jeżeli by to się działo z odcinka na odcinek, to by było takie, co to się kurde stało, tak? No, jeżeli... dlatego. Mhm. Znaczy, jeżeli, jeżeli Breaking Bad było slow burn, bo tak to wtedy odbieramy, jak oglądają, chyba w 2009 roku zacząłem oglądać, tak. jak był już e, drugi sezon, to Better Call Saul jest w takim razie slower burn. I... Ale wciąż to jakby ta, ta sama kategoria. Do, dla porównania Rings of Power jest po prostu nudne. Tam nie ma elementów slow burnowych, a wydawałoby się, że akcja biegnie szybciej. Tak, a właśnie do tego chciałem nawiązać, co ja rozumiem przez slower burn. Rzucę to hasło i nie wiem, jak wy na to zareagujecie, ale ja oglądając Better Call Saul czułem, jak bardzo Vince Gilligan i Peter Gould do, dojrzeli jako twórcy. Mhm. I wydaje mi się, że gdyby oni dzisiaj robili Breaking Bad, że najpierw powstałby Berkeley, a potem Breaking Bad, to Breaking Bad wyglądałby inaczej. Dlatego, że ja o, o tym mówiłem już wcześniej, że tam gdzie Breaking Bad potrzebowało dużo krzyku, tam Berkeley wystarczało spojrzenie. Jakby bardziej w, wydaje mi się, że bawili się naszymi oczekiwaniami po tym, co wynieśliśmy z Breaking Bad, i, i w jakiś sposób dokonywali subwersji tych oczekiwań udawało im się pokazać no do, a, a, a może zmienimy to w bardziej komediowy element, albo myślicie, że doj, dojdzie teraz do jakiejś rzezi nie, nie dojdzie do rzezi, rozwiążą to słowami albo myślicie, że będzie jakiś antagonista, tak jak co sezon był wprowadzany antagonista w Breaking Bad który był coraz bardziej przerażający albo coraz potężniejszy jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o swoje wpływy i sieci a tutaj pierwsze trzy sezony główny antagonista to jest brat głównego bohatera i wydaje mi się, że udawało im się przekazać nawet więcej przez niedopowiedzenia, albo kinematografię, albo montaż, albo dialogi między bohaterami, a nie uwaga, akcje. Które jednak w Breaking Bad było sporo, szczególnie w kolejnych sezonach. Wydaje mi się, że w Breaking Bad to jak skończyli to kręcić, to stwierdzili eksperyment udany, a teraz zobaczymy ile możemy to jeszcze przeciągnąć. I w sensie faktycznie ile możemy poeksperymentować obrazem, ile możemy poeksperymentować ciszą, szerokim ujęciem. Tym, że nie wszystko musi się właśnie kończyć bombastycznie, jakoś. Jak możemy nagle na nabrzmiałe, powiedzmy, napięcie miejscami rozładowywać w kompletnie, właśnie tak jak mówisz, subwersywnie, kompletnie inny sposób, niż by e, widzowie oczekiwali, a jednocześnie nie będzie to zawodziło widza. Bo tutaj też znowu zestawmy to z ostatnimi sezonami Gry o Tron, gdzie e, twórcy chwalili się, że. E, dokonali subwersji oczekiwań, ale to jest na zasadzie oczekujesz budyniu, a dostajesz kupę folii, a, a tutaj oczekujesz budyniu, dostajesz pudding, powiedzmy, czyli to samo, ale trochę w innej konsystencji powiedzmy. Taka analogia. Mi, mi, Dobra, może kaszankę, odpadło. niech będzie. budyń i kaszanka to jest moja ulubiona kombinacja, sorry, jeżeli chodzi o, po, jeżeli chodzi o porównania. No ale w każdym razie. Z sub... Ciekawe, ciekawe. <grym> z subwersji oczekiwań tutaj akurat wszystko wychodziło dobrze, w sensie ludzie byli zadowoleni z tego, a nie na zasadzie właśnie oczekiwali czegoś, a dostali to tak bardzo inne, że ich zawiodło. Tak? A tutaj, tutaj wszystko, wszystko naprawdę wydaje mi się dobrze zgrywało. Było wiele rzeczy podobnych, które musiały się łączyć z Breaking Bad, szczególnie główny bohater i jakby jego trajektoria, jego ten łuk postaci, tylko jak ja bym dzisiaj nazywały jakoś te seriale, to pierwszy by się nazywał Breaking Bad, a drugi nazywałby się Breaking Good, bo to zakończenie właśnie było tym dużym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o, o zachowanie Jimmy'ego. Ale czy, Michał, ty się zgadzasz z tym, że jak sobie robiłeś na przykład odświeżenie Breaking Bad, kiedy oglądałeś Better Call Saul, to miałeś Poczucie, że twórcy no, wrzucili wyższy bieg albo awansowali na wyższy poziom doświadczenia, jeżeli chodzi o kunszt, warsztat i sposób prowadzenia narracji? Tak, tak, nie no to zdecydowanie. I zdecydowanie tak, bo Breaking Bad jest takim. To jest jak. Mimo, że mówimy o serialach, to trochę tak jakbyśmy to przerzucili na świat reżyserowania i w ogóle tworzenia filmów. To tak jakbym oglądał na przykład Gwiezdne Wojny, nie? Dla mnie pierwszy. Czy Breaking Bad jest trochę jak pierwsze Gwiezdne Wojny? Czyli, no tutaj też kwestia opinii, oczywiście, komu coś się podoba, ale dla mnie, pierwsze Gwiazdy Wojny są, nie są filmem perfekcyjnym, mają trochę problemów, ale no były pierwsze, stworzyły miecze świetne i tak dalej. No To, że jeszcze nie, dwóch dziadków stało i na zasadzie Alec Guinness nie wiedział, jak tam tym kikiem machać i ta scena wygląda jak wygląda. To jest oddzielny aspekt, który dopracowali w kolejnym filmie, jak już wiedzieli, że, a okej, okay, to tak ma wyglądać, nie? I dlatego Empire jest dla mnie najlepszym filmem i no, chyba ogólnie jest uznawane za najlepsze Gwiezdne Wojny gdzieś tam w średniej, nie? I ja mniej więcej tak widzę Breaking Bad i Better Call Saul, że po pierwsze to ten taki fundament, który to wszystko stworzył, a dwójka to rozwinęła. Chociaż no, jeśli chodzi o te seriale, to trochę też no, ja, ja też zwracam uwagę na to, że a propos tej akcji, tego czy to jest slow burn, bo, bo nie myślałem o tym w ten sposób, ale rzeczywiście pewnie można tak to scharakteryzować. Bo Breaking Bad jednak było bardziej w świecie gangsterskim i no te ostatnie sezony Better Call już też, no bo to już tam weszliśmy w świat Sola Goodmana i Lalo i tak dalej, ale te pierwsze sezony Breaking Bad, oni sobie przede wszystkim pozwolili zrobić taki krok w bok i tam gdzieś maczać palce w tym stawie gangsterki, ten Mike tam coś z jego perspektywy, ten... Jimmy tam czasem pomagający komuś, ale generalnie to byliśmy bardziej w takim typowym charakter drama, że on, jego brat, coś tam w pracy, coś tam w sądzie. Mm -hmm. I mi się to zawsze podobało, właśnie w Battle Costco że on to nie jest tak, że on był w tej gangsterce i musiały być właśnie strzelaniny i tak dalej od początku, tylko tak. że z kilka sezonów budowali gdzieś to obok i jak te światy się w miarę naturalnie zeszły, i właśnie wtedy mieliśmy tam te na pustyni, jak, jak. Miał dosłownie pistolet przyłożony do głowy, to te ta sceny ta scena były niesamowicie potężne, bo właśnie to było takie naturalnie wynikające. To nie jest tak, że on, a kolejny poniedziałek. Żeby był wyrywany ze swojego świata naturalnego. Tak, tak, dokładnie. A te światy o wszystko nie już był wyrwane, te światy rzeczywiście są obok siebie, pasują naturalnie. No i po prostu taką piękną. Ja bym chciał, żeby oni zrobili kolejny serial w tym uniwersum gdzieś jeszcze obok, w jakimś, wiecie, czymś innym, żeby też to pasowało. Ale to już. Idę. Jeszcze a propos tej subwersji, wiecie, ja składałem dłonie do braw, szczególnie w ostatnim sezonie, kiedy już mniej więcej w połowie tego sezonu, bo pamiętacie on był jakoś tam złamany na dwa kawałki, to nie były połówki. I te ostatnie sześć czy siedem odcinków okazywało się po dwóch miesiącach przerwy. No i ta pierwsza połowa, znaczy. Ta, ta pierwsza część kończyła się śmiercią Howarda, która była potężna i była totalnie w stylu Breaking Bad. I następnie mieliśmy odcinek po tym, gdzie jest jeszcze więcej Breaking Bad, gdzie jest pojedynek między Gasem a Lalo, i potem kolejny jeszcze bardziej Breaking Bad, i nagle bum! Ostatnie cztery bądź pięć odcinków, w większości w czerni i bieli. Całkowita zmiana tempa. I Ale sposobu prowadzenia narracji. Inna linia, 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 inna linia czasowa i taki aftermath, jakby po właśnie i po Breaking Bad i po Better Call Saul. Ale takie noir drama niemalże, gdzie tak. po prostu zupełnie inaczej niż oczekiwalibyśmy po konstrukcji ostatniego sezonu Breaking Bad, gdzie tam też było bardzo fajne złamanie był Ozymandias oczywiście legendarny odcinek, ale po nim następował mój ulubiony odcinek Breaking Bad, jakim jest Isolation, bardzo wyciszone, kiedy Jesse jest w niewoli. A Walter tak naprawdę w narzuconej sobie izolacji żyje gdzieś tam w chatce zimą, zakoszarowany i tylko czeka na kolejne dostawy prowiantu od tego gościa, który pana pomaga odkurzacza. Od pana odkurzacza, dokładnie. I dopiero, ale ostatni odcinek Breaking Bad, jakim było Felina, to był bardzo fan service. Musiał się pojawić Badger, musieli się, chłopaki musieli się pojawić, musiały, musieli się pojawić ci przyjaciele Waltera, którzy założyli Grey Matter. Musieli się no, musiał odwiedzić swoją córkę, musiał odwiedzić swoją żonę. Pojawiły się wszystkie postaci, które oczekiwalibyśmy, że się pojawią i do tego było wielkie blam na sam koniec, kiedy on przyjeżdża z karabinem maszynowym, ratuje Jesse'ego i odjeżdża Jesse w stronę wschodzącego słońca, ale nie mieliśmy czegoś takiego w przypadku Better Soul gdzie zupełnie bawiono się na naszymi oczekiwaniami. Jaki będzie jeszcze Camillo? Kto tam się jeszcze pojawi? nagle pojawia się Maria Schrader, która była raczej komiczną postacią, do, do ostatniego sezonu właśnie tak nawiązując do poprzedniej dyskusji, ale nie tą taką pijającą postacią. Tak. To, ona mnie, to ona wywołała u mnie po prostu nerwice. No, chciałem ją tam wyrzucić z ekranu autentycznie. Była tak wpieniająca. To była największa jazzga po prostu w tej oponie, którą pięknie toczyło się Breaking Bad. Ale był straszny hejt, którego nie rozumiem, na Skyler. Nie ma na Kim i A, uważam, że to jest świetnie okay. Ska, ja był, tak, tak Nie rozumiem dlaczego. Masz jakiś pomysł dlaczego, Michał? Znaczy, już mówię, dawno nie oglądałem, żeby tak się mieć na świeżo, ale pamiętam, że było po prostu dużo scen, że ona suszyła strasznie głowę Walterowi i wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że jak się to oglądało tak trochę z perspektywy Waltera, zanim tak. się człowiek kapnął, że w sumie oglądamy z zwyrodnialca. No właśnie. <laughs> to był taki moment stylu, dobra, daj mu robić te dile narkotykowe, przestań mu... Daj mu zabijać dupę. ludzi daj mu tutaj, on tam musi iść nową tą działkę robić tam, nie, nie działkę tylko jakąś, jak się nazywa taki cały Ser serię produkcyjną, serię tak, bas, tak, ja tak, jestem pierwszy coś o podatkach no, to tam były jakieś żeby finansowe ale no... no, ale na koniec no, to ciężko nie przyznać jej racji, że w zasadzie to nie, że się boi, bo on jest tym, który puka, nie nie, nie tak, jak by no. chciała. Boże, kiedy nie, rozumiał, nie rozumiałem, dlaczego. Yy, czy jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może uznać postać Skyler za irytującą, bo w taki sposób została napisana, ale nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego tak wiele wybaczymy Walterowi, a tak niewiele jesteśmy w stanie przypuścić Skyler, która. Trochę okazuje się zła, bo przecież okazuje się wspólniczką razem z nim, współpracuje. To jest, moim zdaniem, to, co jest najfajniejsze w Breaking Bad: to, że ona dołącza do niego i razem z nim buduje to imperium. Przecież ona buduje całą pralnię pieniędzy opartą na myniach samochodów. No tak, a, oni tam mynie tam mają. A mimo to. No, Grzegorz? A, e, nie, skończ, skończ. E, ja zaraz. Kim. Wjechała cała na biało i od pierwszego sezonu była po prostu ukochana przez wszystkich. Jakby nikt nie ma zarzutu do tej postaci. I zgadzam się, to się pojawiło tutaj na czatach i to musi wybrzmieć. To jest jedna z najlepiej napisanych postaci dramatycznych, czy w produkcjach dramatycznych w, w telewizji kobiecych, jakie widziałem. Jest po prostu znakomita. Może dlatego i tu bym argumentował, czemu wydaje się ciekawsza niż Skyler, bo widać w niej poczucie wpływu. To, że ona ma tak, Ale wpływ... ona ma totalnie sprawczość i faktycznie to jest to, co zostało gdzieś tam zauważone na czatach, że brakowało porządnych postaci kobiecych w Breaking Bad. I mm -hmm. w istocie, one tam tylko reagują na to, co się dzieje w otoczeniu, a kim tutaj tworzy to otoczenie. Ona pcha w zasadzie sola do tego, żeby zrobić przekręt z Hamlinem. Ona. Podejmuje za siebie decyzję. Ona nie jest tylko. Jest partnerką. Naprawdę, tak, partnerką. Tak, bohatera. pełnoprawną partnerką, a nie osobą, która reaguje na, na zdarzenia wokół, jak właśnie Skaler, czy, e, no, zastrzczcie mnie teraz, żona Scheidera. Maria. Maria. No mhm. Tak więc e, w istocie pod tym kątem, na przykład pod, pod kątem właśnie silnych postaci kobiecych, zdecydowanie tutaj Battle Console e, robi lepszą robotę. Mhm. Tylko ja bym powiedział, że jest jeszcze kwestia, że w, te, że w Breaking Bad tamte dwie panie były takie bardzo, no nie wiedziały po prostu co, przez większą część czasu, tak, nie wiedziały co się dzieje tak naprawdę, uh -huh. więc one były trochę takimi, jakieś jak zwykłe gospodynie, urządzamy urodziny, a, a, a ten, więc to były postacie, które tak, no, jakby to powiedzieć, że nie, nie za bardzo miały wpływ na tę na tą bardziej interesującą część serialu, uh -huh. nie, a kim jednak, co nie mówić w tym, Całym dramacie prawniczo takim tam wewnątrz firmy, tak dalej i tak dalej. Miała, dużo, miała w ogóle jakiś wpływ. Nie w sensie mogła mieć jakiś wpływ, nie? I druga sprawa jeszcze jest taka, że ona była jedyną postacią, bo oba seriale oglądamy trochę z perspektywy kibicując tym bohaterom, nieważne czy są dobrze, mhm. czy źli, nie. I ona była jedyną postacią dobrą dla Jimiego od początku. Tak od pierwszego sezonu widzieliśmy, nie patrzyła na niego z góry i taka była nie więc yy, myślę, że też dużo łatwiej było ją polubić i wiecie, jakoś w tym świecie operować z nią niż z tamtymi, bo tamte jednak tam na zasadzie narzekała żona tam na coś. Nie? A czy zgodzicie się, bo to wybrzmiewa teraz yy, też na czatach, yy, Let's Grajmy na przykład teraz o tym wspomniał, że śmierć Howarda na pewno była najbardziej tragiczna. Okazało się, że jego największym grzechem było urodzenie się w bogatej rodzinie. Czy macie takie poczucie podobnie? Bo ja, ja tak uważam, że są dwie najbardziej tragiczne w serialu pełnym tragicznych postaci, z wyboru bądź nie z wyboru. W ogóle miałem taki koncept oryginalnie, ten esej, który robiłem, że Breaking Bad i Better Call Saul jest o dwóch typach postaci. Tych, którzy z wyboru są władczy, wpływowi i, i, i robią rzeczy, które są złe dla innych, i ci, którzy nie mają wyboru i po prostu są w jakiś sposób rzucani od ściany do ściany przez tych bohaterów. Tak było z Jessim, tak było z Wargą, tak było e, e, między innymi z Howardem, w moim odczuciu. I czy nie macie wrażenie, że Howard jest obok Nacho Wargi najbardziej tragiczną postacią? Perkosą, kręcisz głową, Grzegorz. Jest tragiczną postacią, ale on wychodzi w ogóle z innej pozycji niż naczo. to jest raz. Dwa, on jakby jest. O Jezu, nienawidzę po... zapożyczenie, wybaczcie. Entitled, tak, jest utytułowany, w sensie on jest z urodzony, ale właśnie jego cały sposób zachowania, właśnie taki wywyższający się. No jest Narzuca pewne, pewne ramy zachowawcze, które potem jakby wywołują u ludzi, którzy się musieli dogrzebać siłą do pewnych rzeczy i ciężką pracą, zazdrość i tym samym potem powoduje to serię tragicznych zdarzeń. I tutaj ja bym nie powiedział, że Howard jest zły. Nie, nie powiedziałem, że zły, ja powiedziałem, że jest tragiczną postacią. Nie, nie, w sensie, bo chwileczkę, bo to bardziej chodzi mi o to, że tak, on sobie nie zasłużył na taki los, więc jest tragiczną postacią. Tylko, że sposób, w jaki się zachowywał, nawet nie zdawał sobie sprawy, że sposób, w jaki się zachowuje, może wywoływać u niektórych ludzi reakcje, których później konsekwencje mogą się odbić na nim samym w negatywny sposób. Trochę tak. Bo to, to właśnie, bo on wychodził z tego takiego, z tej pozycji takiego dużego utotułowania się ze, ze względu na to, że e, urodził się w dobrym domu. E, był partnerem w firmie prawniczej itd., itd. E, i tak dalej, i miał tą fasadę takiego pana idealnego, a pod spodem tam się kisiło dużo różnych problemów. Więc. E, ja się mocno nie więc tak. Nie zgodzę się. Okay ale niech Michał rozstrzygnie za moment. Nie zgodzę się, ponieważ Howard po pierwsze okazywał się, że wielokrotnie przekazywał informacje Jimiemu, czy wydawał się być tym, który podejmuje niekorzystne dla Jimmy'ego decyzje w kancelarii, które faktycznie wychodziło od Chucka. I posługiwał się Howardem żeby, żeby nie, nie psuć swojej relacji z bratem albo nie mając odwagi po prostu zakomunikować mu pewnej rzeczy ale no właśnie tak, tu, tu faktycznie to jest to, że on był on był pewnym narzędziem, z czego właśnie nie, nasz, właśnie działaniami czaka, który wpływał na, na to, co mówił Howard, tak naprawdę on skupił na sobie tą negatywną energię którą potem no, jakoś kierunkował Jimmy Zanadto tak? tak... nawet, zanadto. No, I jeszcze tylko ładnie. dorzucę, oddając głos Michałowi, że przecież m, zaznaczmy Howard i to, to, to jest właśnie ta piękno subtelnej i zniuansowanej narracji. Jest ta scena w łazience w ostatnim, przedostatnim sezonie, nie ostatnim sezonie, jak mija się Jimmy z Howardem gdzieś w łazience i Howard ma po prostu rozwiązany krawat. Widaje się po prostu przemęczony i mówi: Nie, Jimmy, u mnie wszystko w porządku. Mam depresję, małżeństwo mi się rozpada. Tip top. I to jest ten pierwszy raz, kiedy widzimy za kurtyną, co się faktycznie dzieje w życiu Howarda. I nagle okazuje się, że tak, ten gościu olbrzymia presja, bo jego ojciec był wybitnym prawnikiem i założycielem tej kancelarii. I jego mentor, czyli przyjaciel jego ojca i jego również przyjaciel, czyli Chuck, był olbrzymim dla niego autorytetem. Obydwa te autorytety nie żyją. To tak, jakby zmarła jego rodzina. Został z tym sam. Próbuje dorosnąć do ich wizerunku, do ich obrazu, znakomitych prawników. Ma na głowie sam firmę, która nie radzi sobie finansowo, jak potem przyznaje, rozpada mu się małżeństwo. No i przy okazji dwójka bohaterów, protagonistów, próbuje zniszczyć mu życie, robiąc z niego narkomana. To była tragiczna postać. Michał, oddaję ci głos. Czy znaczy, tak, ja się zgadzam, że to jest tragiczna postać. Ja się z zgadzam z tym całkowicie. Eee, I powiedziałbym, że to nie była też zła postać, jeśli mie mielibyśmy go oceniać. Dla mnie Howard był zawsze przede wszystkim. Świetną postacią drugoplanową, i fakt, że właśnie dopiero w ostatnim sezonie widzimy jakieś tam coś, że ma jakąś żonę, że jakąś depresję, że coś tak, to tak tego nie widzieliśmy. Tak to był zawsze ten Howard, prawda? Taka figurka w garniaku, w pracy. I dla mnie on był rewelacyjnie wykorzystaną postacią drugoplanową przez tych twórców jako, jako takie narzędzie scenarzysty bo to od niego odbijały się wszystkie akcje, czyny i decyzje naszych bohaterów, nie? I on po prostu jak dla mnie był takim postronnym kolesiem, który obrywa strzelaninę na rogu, gdzie robują bank. On był trochę papierkiem lakmusowym tego, w jakie zło popadają bohaterowie stopniowo. No tak, 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 bo jakbyśmy chcieli się zastanawiać, żeby właśnie wchodzić bardziej w jego perspektywę, to też pokazuje, że to jest może to takie jakieś ogólnożyciowe rzeczy, można z tego wyciągnąć wnioski, żeby na przykład nie oceniać kogoś, wiesz, książki pokładce, żeby... Bo na pierwszy rzut oka patrzymy, pan super, prawda, patrzący z góry, krawacik i tak dalej, ale tak naprawdę, jak właśnie zaczęliśmy gdzieś tam zaglądać, za ten rąbek e, ten rąbek tajemnicy się uchylał, co tam nim, e, kto jakim sznurkiem pociąga za niego, no to wiadomo było, że Czak wszystko wymusza na nim, żeby samemu tam nie wyszło coś przed gimem. Tam w drugim sezonie dużo było takich scen, Zresztą w drugim sezonie jest taki cały, jak gra o Tron Style, jak tam siedzą przy stole i ten niby podejmuje decyzję, ale tak zanim ktoś powie, to patrzy w stronę czaka, tam, on tam i dopiero mówi, więc to od razu widać, że jest po prostu marionetką. Jest tak samo marionetką w rękach czaka, co marionetką w rękach scenarzystów. I oni tak trochę późno sobie, nie powiem, że przypomnieli, ale tak późno, bo dopiero tam właśnie w ostatnim sezonie w zasadzie, stwierdzili, że dobra, musimy go trochę tak, trochę jego wątek rozszerzyć właśnie o to, co tam on se myśli, nie? W sensie, co się u niego w życiu dzieje. I Specjalnie to zrobili, bo wiedzieli, że chcą go uśmiercić i wiedzieli, że to będzie z winy naszych bohaterów i wiedzieli, że będzie jeszcze większy impact na widzu. Jak jeszcze tym bardziej zrozumiemy, że facet sobie stracił jednego mentora, drugiego, firma, jego reputacja. Co jest, całe jest życie, to jest ten właśnie Hamlin w krawacie, a reputacja z Szargana i tak dalej. To oczywiście potęguje no, decyzje naszych bohaterów, żeby go zrujnować i też. Jest jeden tylko, jeszcze nam jedną, jedną rzecz: tylko do, do Howarda, bo on dla mnie jest jedną z tych rzeczy, którą fantastycznie operują właśnie ci twórcy. To jest jedna z takich rzeczy, którą ja uwielbiam w komediach pomyłek, czy nawet nie komediach pomyłek, w farsach, wiecie coś, bracia koen coś, co mi się bardzo kojarzy właśnie ze stylem Gilligana i Nie, Vince Gilligan Golda. I, i Golda. Zawsze tak, tak, tak. ja mamy, zawsze, jeżeli że setki razy mówiłem ich nazwiska, to jakoś zawsze w głowie się dostanę w każdym razie ja ich trochę tak z takimi, jak trochę tacy bracia koń, czy coś mi się zawsze jakiś Fargo wchodzi do głowy i zawsze w takich jakichś komediach pomyłek i takich sytuacjach gdzie właśnie tacy skomplikowani bohaterowie operują coś dzieje się przypadkiem coś dzieje się takim, że był w złym miejscu w złym czasie no i właśnie to jest, jest cały Howard no nie? gdzie on tam dostawał po głowie po głowie i, i skończył absolutnie dramatycznie i tragicznie mhm. <laughs> przypadkiem w sumie, nie? Ja jeszcze będę tutaj absolutnie bronił decyzji scenarzystów, żeby uczłowieczyć go dopiero na, sam, na ostatniej prostej, bo inaczej... Tak, tak, żeby, nie pój, później, żeby później widz czuł się z tym źle, że Kim tak, zdołał chce go zniszczyć. Dokładnie tak. tak. tak, dokładnie, tak. Dokładnie. Nie ma mocniejszej sceny pobudki e, niż e, przedostatni albo przed, przedostatni odcinek, w którym Kim odwiedza wdowę i, no, tak. i, i ona przeprasza, przeprasza a ona mówi: to, to nie chodzi nawet tylko o to, że, że, że on zginął. Wy go zniszczyliście. Czy ty nie widzisz tego, że złem było niszczenie tego człowieka? No, i piękna scena, potężna scena w autobusie, kiedy ona wreszcie wybucha płaczem, wyrzuca z siebie to wszystko. Ale właśnie jeszcze a propos kobie, postaci kobiecych, szybko rzucając okiem na czap, wielkie podziękowanie dla Karola Pra, który zauważył słusznie, bo o tym się często zapomina, kiedyś mówi o postaciach kobiecych w Breaking Bad, a to jest kontrargument na to, że są tam kobiety, które nie są w żaden sposób wpływowe czy sprawcze. Otóż była taka postać jak Lidia, która przejęła. Yy, 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 przejęła prezesowanie korporacją czy tak. koncernem Madrigal. Aha. Ona zresztą stała się najbardziej obok nazistów czy neonazistów najbardziej antagonistyczną antagonistką w całym serialu. To ją potem Walter w ostatnim odcinku otruwa, ale ona była dość wpływowa i dość, dość mocna, więc dzięki, że to zostało podniesione. Um, e, tak, natomiast y, patrząc na postać Kim, no jest to. Idealne uzupełnienie głównego bohatera, a jednocześnie właśnie też trochę taki, taki termometr tego, co to znaczy. Nie chcę nawet użyć słowa być złym, ale nie być dobrym, który szczególnie pod koniec staje się wyczulony, kiedy już zdaje sobie z tego wszystkiego sprawy i dochodzi do tej wielkiej kłótni między nimi, a, ale z jednej strony potrafi być dla niego dociążeniem. Do jego decyzji i tylko popychać go w określonych kierunkach, a z drugiej potrafię być dla niego przeciwwagą i to się dzieje i na samym początku serialu może przez pierwsze dwa sezony, kiedy on mówi, że mi co to odwalasz. Nie, mieliśmy się pojawić na spotkaniu z prawnikami, a ty zawaliłeś spotkanie. Albo co ty właściwie robisz w wolnym czasie, albo dlaczego mieszkasz tutaj, tutaj masz swoje biuro. Potem się z nim w jakiś sposób synchronizuje, a potem znowu dochodzi do tego rozłączenia, ale już takiego poważnego, gdzie ona stoi na niego przeciwwagę i też wpływa poprzez konflikt na jego decyzję o tym, żeby iść do więzienia i żeby jakoś się oczyścić sam przed sobą. No tak. W ogóle bardzo ciekawe jest to pokazywane w jednym i drugim serialu, właśnie bardziej w Better Call Saul niż Breaking Bad, to że no, decyzje mają konsekwencje, tak? Tylko że jak w Breaking Bad dużo było skupione na tym, że decyzje mają konsekwencje bardziej dla ciebie, ale miejscami jak ruszysz po prostu ten efekt motyla to on może mieć konsekwencje w cholerę gdzieś daleko dla nie wiadomo kogo. Tak właśnie w Better Call Saul bardziej podkreślili to, że czynienie zła jest radioaktywne, jest jak taki rak, który się po prostu rozprzestrzenia i potrafi sięgnąć jakby wachlarzem po prostu masę osób, czasami jedną głupią decyzją, albo właśnie taka małostkowość, jak bardzo jest groźna i, i jak bardzo jest właśnie taka radioaktywna wręcz, że, że szkodzi, szkodzi niesamowitej grupie osób czasami przez lata. A ja myślę odwrotnie. To, no no ja... Ciekawe, no tak. bo właśnie sam opisywałeś właśnie kwestię tego przekrętu względem Howarda, który tak, tak naprawdę no, wpłynął na niesamowitą liczbę osób. Ale to Breaking Bad wydawało mi się, że pokazywało rozpad po prostu jakiegoś strasznie toksycznego związku radioaktywnego, który rzutuje na wszystkich w najbliższym otoczeniu i nawet w dalszym i rozchodzi się coraz szerszymi kręgami na wodzie, a Better Call Saul jest bardziej takie introwertyczne, pokazuje... Dlaczego nie być złym? Żeby nie mieć wyrzutów sumienia, żeby mieć czyste sumienie. I to właśnie pokazuje Kim, to pokazuje Jimmy. Po to była potrzebna postać brata Chucka, po to był potrzebny Howard. Oni nie robią wielkiego boom, ich nie ściga CIA, nie ściga ich FBI, może poza głównym bohaterem, ale, ale on i tak jest elementem, który był w tej orbicie. Waltera White'a sam nie był tak sprawczy, żeby zbudować imperium przestępcze, imperium narkotykowe. Więc wydaje mi się, że właśnie ta, ta, ta subtelność i to zniuansowanie i ta introwertyczność bardziej koncentruje się na tym, że dlaczego nie być złym, żeby, żeby nie czuć tego, co czuła kim, kiedy była w tym autobusie się rozpłakała. Ja bym powiem, że ja, myślę, że ja myślę, że macie obaj rację, tylko to jest po prostu bardzo złożony temat. Jedno drugiego się nie wykluczali, że zależy kiedy, bo zobaczcie, że każdy sezon takiego Better Call Saul, Też ten ostatni sezon trochę inne wnioski można wyciągnąć. W pierwszym wszyscy kibicowaliśmy, żeby tam, nie wiem, już nie pamiętam, ale przebił oponę Howardowi. nie? To tak w zasadzie e, tam się jakaś tam opona. Ale tak jak jak mówił, to można powiedzieć, że to tam... Od tego się zaczyna, na tym ten, a tak naprawdę nie wiesz, co ta druga osoba przeżywa, co u niego w życiu, czy ma depresję, czy nie, i tak dalej. Ja sobie robię z niego żarty. Mówię to takie, to takie ponadczasowe można tutaj mieć. Wiecie, te, te małe igraszki Jimmy'ego wydają się niewinne na początku, a na koniec właśnie zbierają po efekcie domino te konsekwencje już takie ostateczne, jak kulka w łeb od psychopaty Lalo, nie dla Howarda. I myślę, że to właśnie zależy, w którym sezonie, bo... Twórcy, wiecie, no, oni, oni nie mogli w pierwszym sezonie dać takich, że finalnych wniosków, tak? Pierwsze sezony to jest takie igranie nami, naszymi oczekiwaniami, bo my wszyscy gdzieś tam na pewno patrzyliśmy na Jimiego odwalającego numery, na zasadzie takiego, ale temu Howardowi tam, nie wiem, nie? jakby mu tam ukradł, nie wiem, komputer czy coś, czy nie, wiem, co, co, nie wiem, komórkę, to byśmy byli tacy w stylu, ale fajnie mu ukradł, nie? I ma dostęp do jego kontaktów. Takie psikusy, no ale okazuje się, że parę lat później i doprowadziło to do tragedii życiowej wszystkich tych ludzi, nie? Ale jeśli chodzi o Breaking Bad, no to tak naprawdę, no tam tak naprawdę tam troszeczkę to jest trochę inna sytuacja, bo tam nie było takich psikusów i takiego powolnego tego, tylko po prostu. Może przemiana była powolna, ale no Walter sam w sobie to tak zerojedynkowo przeżył od bycia nauczycielem do bycia w świecie przestępczym. No Oni tam mordują ludzi w pierwszym odcinku, chyba z tego co pamiętam, nie, co tam zagazowują jakiś tych, więc to tam to. był raczej taki przeskok bardzo, wiecie, nie? że to nie jest tak, że on zaczął od tego, że sprzedał komuś dwa gramy na, na dzielni, a w sumie tylko dwa gramy, a potem nagle coś. Tylko tak oni zaczęli z głębie, głęboko, głębokiego ceczy, czy jak się mówi. Tak, ale no właśnie mimo wszystko. Yy... Że te seriale są inne, to mamy pewne punkty stałe i tutaj mamy takie dwie cały czas zwalczające się siły, które po prostu nabrały niesamowitej głębi w drugim serialu. To jest ten trzon takiego. Sta, to jest trzon takiej y, stałości pewnych wartości, y, jaki się wyznaje, to jest y, Mike. On przez cały serial. Y, Pozostaje jakby sobą, tak? On nie ulega przemianie. On cały czas, cały czas jest ten sam. On już przeżył swoje, on widział rzeczy, on przeżył na wszystko, łącznie ze śmiecią swojego dziecka i dlatego e, jego się po prostu o, to jest człowiek, był człowiek niedoruszenia po prostu. Niedoruszenia pod takim kątem e, moralnym, bo on wiedział wiedział, że zszedł do pewnego poziomu, jakby zepsucia i na nim został. I on zdaje sobie dokładnie sprawę, co się w nim złamało. A drugą postacią, która, która wydawałaby się e, jest ucieleśnieniem zła i przebiegłości, a jednocześnie widać było, że był moment, co mnie zachwyciło, był moment, e, w którym jednak e, widać, że gdzieś, się, gdzieś się potrafił odsłonić, to był Gustav Fring, e, który... E, Całe szczęście właśnie, on nie był nigdy do końca taką nienaruszalną po prostu siłą, tylko widać było, że się tego Lalo bał. I to było dla mnie niesamowite, te parę odcinków, w którym podjął tak przesadne, paranoiczne kroki ku temu, żeby się przed nim uchronić. Widać, że autentycznie się go bał. On miał wręcz, było pokazane w jednym odcinku sugerowane, że miał napady lękowe. Już miał takie drgawki, jakby e, wytłumione słyszenie i tak dalej. Czyli też nawet wydawałoby się najbardziej nienaruszalna siła zła i tak potrafiła, e, potrafiła się ugiąć przed e, innym większym psychopatą. I tym bardziej mnie chyba rozbroiło to, że on zawsze miał ten przyklejony uśmiech. Pomijając scenę w barze, właśnie w szóstym sezonie, gdzie E, pił sobie wino i gadał tak. sobie z tym barmanem. Wtedy autentycznie był to uradowany. No to, i pięknie było pokazane, kiedy mu barman to spieprzył. Mhm. To przez barmana musiał wrócić do swojej roli, bo barman powiedział jedną sugestię. Nie wiem na, na ile e, rozsmakowujecie się w winie, ale jest tak, że jak sobie szukacie swojej palety smakowej, to zawsze czujecie to, co zazwyczaj lubicie, bądź co jest dla was najbardziej charakterystyczne. Mhm. Jak ktoś wam o czymś powie. To wtedy z automatu, już zaczynacie tego szukać w głowie i szukać jakby tych, tych nut, faktycznie, które ktoś ci zasugerował bądź przeczytałeś na opakowaniu. I to jest też między innymi element nauki tego powiedzmy, smakowania, piwa, wina, whisky i tak dalej. To ja, ja chciałbym. I, mhm, i wtedy, proszę, tak? proszę, proszę do końca. I wtedy Barman mu zasugerował, czy czujesz tą metaliczność. Tam smakuje jak krew. I w tym momencie on poczuł, i widać było tą minę, jakie spłynęło po nim, że on poczuł tą krew w winie i, mu, i jakby wrócił do tego, że e, no, jest kim jest. I koniec zabawy, wracamy do bycia bezwzględnym przestępcą. Znaczy, nie, to nie. No, muszę, muszę to wszystko rozpakować, bo wrzuciłeś Majka, wrzuciłeś Gustawo i super. E, odniosę się tylko, bo pojawił się, po, po, pojawił się tip i, i, i Julian Waszek mówi, proszę. Proszę, napogotujcie z Michałem kluski, zróbcie. Nic z tego nie rozumiem, kompletnie, ale może Michał rozumie o co chodzi. Więc mogę tylko się uśmiechnąć. <noise> nie wiem, czemu kluski, ale jak najbardziej. <noise> ja zresztą dla, zapraszam na QA, które nie wiem, może będzie jutro, może trzeba, będzie nowe, powgotuj z Michałem. Także taki, tutaj jest, wiecie, special u ciebie na kanale, wiesz, że mnie nawet tego nie wiedzą. <noise> <M> <noise> Nieważne. <grym> Czy tak, wiesz, za całe życie. Tak, będę przytakiwał. Patrzę jeszcze na komentarze i y, jest. Y, co panowie myślicie o często pomijanej, ale niezwykle ciekawej postaci Hectora Salamanki? Uważam, że jego historia była bardzo ciekawie rozbudowana w Better Call Saul. Tak, właśnie chciałem się zatrzymać przy kilku postaciach i przejść sobie przez nie. Pojawił się Mike, pojawił się Gustavo Fring. I a propos właśnie Majka, Gustavo, a propos Kim, a propos um, Jimiego. Trochę mam taką. Hmm, takie wrażenie, że Better Call Soul próbowało nam powiedzieć, szczególnie przez protagonistę, który miał to wyraźnie rozgraniczone, że jest Jimmy, jest Sleeping Jimmy, jest *Soul Goodman, jest Gene Takewick, że mamy swoje maski, swoje role. I tak samo Gustavo Fring jest panem Gustavo, który prowadzi przedsiębiorstwo i sieć e, e, restauracji czy barów szybkiej obsługi. I jednocześnie społecznikiem, filantropem, no ale jest też Gustavo, który stoi na czele organizacji przystępczej. Mamy Majka, który jest miłym dziadkiem, ale tak naprawdę jest także na usługach Gustavo Fringa. I mamy Kim, która jest prawniczką, ale również ze swoim partnerem prowadzi wszelkiego rodzaju działalność, która podkopuje czy to ludzi, którzy są przeciw jej klientom, to mówię w szczególności kiedy stała się adwokatem z urzędu, obrońcą z urzędu, czy nawet jakieś tam jej własne potrzeby związane z, z firmą, dla której wcześniej pracowała. I do czego zmierzam? Wydaje mi się, że ten serial do samego końca próbuje nam powiedzieć, a szczególnie w scenie, w której Jimmy jedzie autobusem, autokarem do, do, do więzienia i próbuje wszystkim powiedzieć nie, 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 to nie ja, to nie ja, to nie ja jestem Saul Goodman. A wszyscy zaczynają skandować Saul, Saul, Saul. I to jest ten moment, kiedy trzeba sobie uzmysłowić nie ma wyraźnie postawionych granic między elementami naszych osobowości czy rolami, które przyjmujemy. To jest bardzo płynne. Jakkolwiek nie chcielibyśmy tego rozdzielać, te mury zawsze legną w gruzach. Zawsze jedna część nas będzie przepływała do drugiej. I tylko Gustavo wydaje się, i nawiąże to właśnie do niego, stawiać ten mur tak twardo, że nie da się go przebić. Jak on siedzi w tej restauracji, on kosztuje to wino, to jest moment, w którym on myśli: to jest człowiek, w którym jestem zakochany. On chciałby na nowo w kimś się zakochać. To jest naturalna potrzeba, którą ma każdy z nas. Ale myśli: nie, bo moje życie sprowadza się do tego, żeby zemścić się. Jemu, jemu nie chodzi o pieniądze. Jemu nie chodzi o władzę, tak jak chodziło Walterowi. Jemu chodzi wyłącznie o zemstę na salamance tak. i na Don Ladio. I zdaje sobie sprawę. zresztą nawet sobie zdaje z tego sprawę, bo. Tak, mówi, że... szanuję, widzę w Twoich oczach. Widzę w Twoich oczach, tak. nienawiść. Dobrze. Ale pamięta, gdzie jest twoje miejsce. Dokładnie tak. Więc oddaję głos, jeżeli chodzi o tę wielopoziomowość, nawet nie wielopoziomowość, ale wieloaspektowość takich postaci, jak Mike czy Gustavo. Oddaję głos Tobie, Michał. Co Ty o tym myślisz? Znaczy, ja myślę, że, ja myślę, że to taki. To jest, to jest skomplikowane, no to co teraz obaj mówiliście <laughs> o tych bohaterach, o tym przepływaniu osobowości i tak dalej. Bo ja to odbieram tak, że. Każdy z tych bohaterów jako że jest dobrze zbudowanym człowiekiem, to po prostu jakiś jest. Nie? Jimmy jest cwaniaczkiem, który tam lubi właśnie cwaniakować, żeby tutaj uprościć. A na przykład Mike jest. Bardzo za, z człowiekiem z zasadami, który jak się umówił na dwie stówy, to zrobi za dwie stówy. A jak nie zrobi, to oddadę dwie stówy. I, I tyle, i koniec. I nie przejedziesz przez szlaban, bo nie masz pieczątki. Na no, zasadzie taki urzędnik. Takich fachowców na... chciałbym znać. Mhm. Tak, tylko nie w urzędzie. Ale, ale jeśli chodzi o to, że z kimś się na coś umawiasz, no to oczywiście i to jest jakby godne naśladowania. Natomiast jeśli chodzi o te maski, to że jest jakiś tam Jimmy, który jest Jimmy'm, Solem, kimś tam, to ja raczej, raczej mam wrażenie, że. One są, że to, znaczy to wszystko jest przykrywka, ale że on ma swoją prawdziwą twarz. I przemiada, jak odbierałem, nie? Że to jest takie, że cały ten sezon to było takie, znaczy cały ten serial, to było takie przeciąganie liny, czy on może być dobry, czy zły, czy kim go wyciągnie na lepsze, czy na gorsze. I tutaj od początku gdzieś tam rozkminialiśmy, pewnie oglądają. Znaczy, wiadomo, to jest prequel, więc widzieliśmy, gdzie kończy, ale jak się ogląda na bieżąco, powiedzmy, nawet prequel, no to rozchwiniasz, czy. Ale, Lepiej, może będzie gorzej. Ale nie wiedzieliśmy, co stanie się z taką Kim, i to było bardzo. Tak, pasujące. tak. To, no i można to samo o niej powiedzieć, no nie? I yy, poza tym, też no, trzeba pamiętać, że ludzie się zmieniają i tak jak powiedziałeś czasem płynnie, czasem na jakiś czas, ale ja raczej myślałem o tym, że wiesz, że Jimmy po prostu w głębi niego, jak, jak ten ogry, nie? Jak odrzesz, jak cebulę z warstw, to tam jest ten Sol Goodman, i ja myślę, że Jimmy, może że finał był taki, że on tam jakby jakieś tam zadośćuczynienie uzyskał w naszych oczach, że się przyznał i tak dalej, to myślę, że on, że jednak Sol Goodman to Sol Goodman, nie? E, mm -hmm. Tylko, że po prostu w jego przypadku odzieranie go z tych wszystkich dżimich i warstw normal normalności trwało długo, nie? Tak Ale a propos to... jeszcze tragiczności postaci możemy się na moment zatrzymać, bo mam nadzieję, że gdzieś wybrzmiała ta tragiczność Gustavo Fringa. No, to jest też wspaniałe, że on... Uh -huh. Już nawet w Breaking Bad on był pokazany jako ktoś, kto ma swoją motywację i ma swoje blizny, tak. i ma swoje traumy. Na jego oczach jego partner, jego ukochany został bezwzględnie zabity przez hektora Salamankę na życzenie Don A tutaj też widzimy, jak wychodzi z niego trochę człowieczeństwa. I to jest ciekawe też, że te momenty, które on dzieli z Mikeiem Ermentrout, to są te momenty, w których ma kogoś, kogo. Byłby nawet w stanie traktować jako równego sobie. Wzajemnego szacunku. On Ta. właśnie Mike potrafił po, po, potrafi tak. powiedzieć, wtedy, kiedy dobra, nie wiemy gdzie jest, co to przyciskamy jak ojca. Nie mhm. robimy tego. Dokładnie. Koleś przystawiał mu broń do, do twarzy. Nie robimy tego. To się nie skończy tak, jak myślisz. Dokładnie. To tak. było po prostu koleś ma kochane z niesamowite. No i właśnie Mike, dlatego widzę pewną tra tragiczność też, czy, czy tragizm tej postaci Mike, bo tak. Gość w Breaking Bad kumpluje się z Jessim. I w zasadzie, kiedy on mówi. On jest, jest dla taki... niego ojcem, tak samo jak dla nacza jest ojcem. Dokładnie, no. jest, nie wiem czy bo pamiętacie. Poszuk, bo on potrzebuje takiego właśnie, on widać, że ma potrzebę. Lukę po stracie swojego i... syna. Tak. Lukę po stracie tak, tak. swojego syna, zagubione dusze. Ale nie wiem czy pamiętacie w Breaking Bad była taka scena, kiedy on siedzi w samochodzie z Jessim i mówi. I had a guy, you're not the guy. I chodzi mu o czowargę. Mm -hmm. Mówi, że... A nie, przepraszam, nie, to, to ja już się ja cofam. To gość, goście, którego zabito, tak. Czy... Tak, tak, gościa, tak, którego tak, zapyta, To nie, to już bo, to, to bo była nadinterpretacja. E, Jestem, zapomniałem, jak się nazywa, no, nazywali, ale właśnie jeden był Ten, którego spory, zabił gdyby... Gustavo. Prawdopodobnie. Aha, Na tak. jego oczach zabił Gustavo w ring podeżną gardło jednemu, jednemu z, z, z pomocników, który zresztą jest także obecny w Better Call Saul. Natomiast Mike, t, 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 tra, tragizm postaci Mike'a sprowadziłbym przede wszystkim do jego historii z Wernerem Zieglerem. Mm. Gdzie przyjeżdża... Ja to, 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 to taka, taka e, faktycznie luźna przyjaźń, bo to był e, człowiek pracy, o może tak, a on bardzo tak pa, patrząc na niego, jak się zachowywał też poza światem przestępczym, to jest człowiek złota rączka, człowiek, który szanował e, kunst, czy tam rzemieślnictwo w, e, jakby, no właśnie... Szanował bardzo ludzi, którzy pałali hmm. się uczciwym zawodem, tak? Na czatach nam podpowiedział Wiktor, tamtą postacią był Wiktor. A, tak, właśnie, dzięki, właśnie miałem szukać. Natomiast Mike w moim odczuciu jest... No nie, no jest oczywiście, pomimo że jest całkowicie stoicki, ma tą kamienną twarz, jest metodyczny, to jest w ogóle w moim odczuciu, możecie się nie zgodzić, możecie się zgodzić, jest to jedna z najbardziej cool postaci w historii w seriali, czy może w ogóle w... Jak, jaką stworzono, jeżeli chodzi o fikcję. To, to, to ten spokój, jaki rezonuje od niego, to że on zawsze wie, w jaki sposób się zachować. Zawsze ma jakieś skrypty, algorytmy postępowania. Eee, ale mimo to, mimo to, taka postać może być tragiczna. Kiedy ma strzelić w głowę swojemu przyjacielowi i wie, co się zbliża. Kiedy ma zabić naczowargę, bo też siedzi ze snajperką i celuje w naczowargę, jeżeli ten nie popełni samobójstwa, tak jak się umówili. Chcecie coś dodać, jeżeli chodzi o postać Majka? Ja, ja go bardzo, bardzo, bardzo lubiłem od. Oglądać nawet. Breaking Bad też nie pamiętam, ale w Better Consol bardzo, bardzo go lubiłem od pierwszego sezonu, właśnie ze względu na to, że po prostu jest takim. Jest dobrze napisaną postacią, aczkolwiek e, bardzo prostą, ale wydaje się nie prostą, że źle napisaną, że ten tylko po prostu prostym facetem. Ma prosty cel, prostą przeszłość, że cały czas gdzieś tam ma to widmo śmierci syna i tego tej swojej korupcji to W tym ostatnim odcinku trochę tak nawiązali tak. i to jego to postać punkt, żeby podsumować. To chętnie nie? by zmienił w przeszłości. Mm. Tak, więc jest takim bardzo. To jest coś, co ja też bardzo szanuję i myślę, że tego każdy z nas go lubi, że no nie tylko jest taki, że jak powiedział, że coś zrobi, to to zrobi, ale uczciwie patrzy w przeszłość, że bierze na siebie odpowiedzialność za to, że jakoś tam od pierwszej łapówki do śmierci Syna coś jednak. Yy, no, że to miało związek, nie? Tak jak na przykład Jimmy stara się uciec od problemów, zmienić nazwisko, i tu, i kolejny numer, i, ten, i tu, i zmienić coś w aktach, wykreślić literkę, to on po prostu wie, że to jest jego wina, nie? Tak. To ja osobiście mam jeden problem z postacią Majka, bo. Yy, i to jest cały problem tej w ogóle tej postaci w tym serialu i tej sceny typu, że musi zabić kogoś tam, wiecie, bo, bo taką ma pracę. Właśnie mój problem to jest taki, że. bo on ma taką pracę i ja się zastanawiam, na ile miało to sens, że on, yy, znaczy. Oni musieli to zrobić, żeby on pracował dla Gustavo, no bo znamy go z Breaking Bad, no bo to jest prequel, nie? Ale wiecie, jak go poznajemy i on na początku pracuje w tej budce i potem przypadkiem w sumie bierze robotę, żeby mieć hajs dla tej swojej wnuczki, tak? To gdzieś się zastanawiam, gdzie jest ta granica, gdzie Mike, to po prostu powinien być inny serial, tutaj nie starczyło dla niego czasu aż tak bardzo chyba, wszystko to jest też głębokie rozkwiny. ale gdzie jest ten moment, gdzie Mike powinien się zastanowić, że okej, okay, Pieniędzy, pieniędzmi, ale w końcu zacznę, będę musiał. W tej robocie się morduje ludzi. No to jest, jest prawą ręką czy ochroniarzem największego gangstera. No to wiadomo, że będzie prędzej, czy później musiał się musiał coś brudnego robić, albo w tym uczestniczyć. I tak się zastanawiam, gdzie jest ta, ten kompas moralny, Majka, nie? Mhm. Wiecie, że wydaje no. się być dobrym człowiekiem, ale w sumie, no to, hej, jestem, ga jestem w gangsterce. Ale też nie przecież. No właśnie... To właśnie mówiłem, że on doskonale wie gdzie jest jego baseline, że on od normalnego człowieczeństwa tak. zszedł parę tonów niżej właśnie do tego momentu, że on potrafi zabić człowieka, ale nie każdego i ma ten swój kodeks moralny i to jest właśnie najlepsze, że jest tym punktem stałym. On się nie zmienia przez cały serial. On jest, ma ten cały, cały, stały system wartości i w Better Console i w Breaking mhm. Bad. To jest właśnie człowiek... Zgadzam się. Moralnie skorumpowane, ale już nie do ruszenia, bo on już odprawiedło. Ale zdaje sobie sprawę z, tym, z tego jest, tak, tak. On wie, wie, gdzie jest jego granica, a już mhm. dalej nie. I, i zupełnie to, co powiedziałeś Grzegorz, i jeszcze też to, co powiedziałeś Michał, tylko wyróżni jeden komentarz. E, świetny, golonki e, a propos tego, że tak wspaniale ci scenarzyści rzeźbią, że potrafię im, improwizować, z, e, imprezować pewnie też z roku na rok. Postać Majka pojawia się w Breaking Bad przez przypadek, bo pierwotnie to Saul miał przyjść posprzątać mieszkanie Jane po jej śmierci, ale że Bob Oden, kiedy był wtedy niedostępny, to zatrudniono Jonathana Banksa. Co pokazuje, że potrafią zbudować, tak jak z, posta z samego imienia Lalo i Nacho, które gdzieś tam się pojawiły, potrafią zbudować takie fajne postaci w spin-offie. Tak samo potrafią poprowadzić potem tę postać. Już nie wspominając, że przecież Aaron Paul miał zostać jako Jesse uśmiercony w pierwszym sezonie, ale stwierdzono: Dobra, zostawimy chłopaka, bo nieźle mu idzie. Chciałem powiedzieć, Michał, że jest bardzo wyraźny. Może nie punkt, właśnie przejścia Majka z pracy w budce do pracy Gustavo Fringa, ale jest to logicznie poprowadzone. Przypomnij sobie, że najpierw jego droga łączy się z Naccio i naczo mówi: słuchaj, proszę cię, pozbądź się Hektora Salamanki. He 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 tak, Hektora Salamanki. Nie, nie Hektora Salamanki, tuko Salamanki. Tuko, tuko. Pozbądź się tuko Salamanki. A potem wchodzi do tego jeszcze Hektor i on próbuje go już odstrzelić, kiedy już uważa, że nic nie wyjdzie, nic, nic innego. Nie zostało. Już wie, że jedyna rzecz, którą może zrobić, tego odstrzelić, to słyszy dźwięk klaksonu swojego auta. Wraca do swojego auta i tam znajduje karteczkę. I tam są tam Wiktor prawdopodobnie zostawił tę karteczkę z informacją stary Don't. Spotkajmy się, pogadajmy. I Gustawo po prostu w jakiś sposób go monitoruje i śledzi. I też zauważcie, i zauważ, Michał. Pierwsza robota, którą on robi dla Gustavo mówi dobra, dzięki, biorę pieniądze na razie, nie chcę mi z tobą nic więcej wspólnego. I albo pół, albo nawet cały sezon nie robi nic dla niego. Dopiero potem, kiedy znowu zostaje, nie pamiętam co to było, ale znowu zostaje postawiony w sytuacji, kiedy po prostu potrzebuje kasy. I wtedy w jakiś sposób znowu schodzą się jego drogi z Gustawą. Nie wiem, czy przypadkiem właśnie nie, przez, nie, nie przeznaczą. Więc to, to bało, bardzo moim zdaniem ten łuk postaci był przemyślany, ale... Tak, tak, ja, ja się w pełni zgadzam, tylko mm -hmm. zatrzymałem się w tym momencie, bo ja też właśnie nie pamiętam, kurczę, w którym momencie ten znowu wrócił do roboty, bo mm -hmm. robiłem rewatch i zatrzymałem się właśnie. Ja no? też nie pamiętam, nie może ktoś I na czatach kurczę, pamięta. Ale wiem, że to było dobrze, że ja, nie, że nie, ja tutaj, broń Boże, coś, wiesz, nie, nie gania, bo to świetna postać, tylko zobaczcie, że możemy wrócić do naszej rozkminy Typu, na ile jesteśmy w stanie kibicować złym ludziom, nie? I właśnie czy nie powinniśmy tak przypomnieć, że dobra, no ale on jest w sumie mordercą gangsterem, no nie? Bo wszyscy lubimy Majka, wszyscy jest człowiek z zasadami, nie? Robi mm. to dla wnuczki. Mm. Ale wiecie, tak w sumie to no ale on cały czas się godzi, nie? Na to no, nie jako, że Pamiętam, zamierza. kiedy on wraca, tak. wiesz co? Jak on potrzebuje pieniędzy, to on zostaje przez firmę Krzak. Zatrudniony jako ekspert czy konsultant do spraw bezpieczeństwa. Hmm. Jest kapitalna scena, jak on przychodzi właśnie tam do e, siedziby czy, czy jakiegoś magazynu filmy Madrigal, bodajże. I po prostu po, 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 zajumał komuś e, ten identyfikator, tam, infiltruje, i po prostu... Potem przychodzi, zdaje cały raport i ktoś to mówi: Niech pan poczeka, to ja z panem I dzwoni do niego Gustavo i mówi. Ale ty nie musisz tego robić. A on mówi: Jak już biorę od ciebie pieniądze, to chociaż wykonam dobrze roboty, i to jest dokładnie to, tak, co powiedział. Tak. Powiedziałeś, że to jest ten gościu z zasadami, ale również, i teraz łącząc to z Breaking Bad, podbije dokładnie to, co powiedział Grzegorz. Przypomnijcie sobie jedna. To, to ma miejsce kilka razy w ostatnim sezonie, kiedy on jest w ogóle aniołem stróżem, Kim, i, i jednocześnie Jimmy'ego, i mówi: Jimmy, ja nie jestem twoim przyjacielem, ja nie jestem z tobą w relacjach przyjacielskich, ale nie rób tego. Ja wiem, jak to się kończy. I Breaking Bad, ostatni sezon. Gustavo już nie żyje. Mike trafia do triumviratu. Jesse, Walter i on, bo nie ma wyjścia. To jest jedyny sposób, w jaki może jeszcze funkcjonować. I mówi Jesse jemu: ten człowiek nas wykończy. Ten, zapłacimy życiem, i ten człowiek pociągnie ze sobą wszystkich. I ma rację. I cały czas świadomie wybiera pewne rzeczy, ale nie zawsze wydaje się, że mam wybór. Ale przynajmniej ma świadomość tego, co się wydarzy. Więc to, co powiedział Grzesz, powiedziałbym, ten gościu jest jedną z najbardziej świadomych i samoświadomych postaci w uniwersum Breaking Bad. Mhm. Ale tak, tak, on się stanie. Nie oszukuje i. On akceptuje to ryzyko, nie? Takie w ogóle... Łatwiej by było dla niego czasami, żeby kurna skłamał, albo żeby właśnie czegoś nie zrobił, ale nie, bo po prostu ma swoje zasady. Tak, jak miał coś zrobić, jak się zobowiązał do czegoś, to to robi porządnie. Mhm. To zatrzymamy się jeszcze przy postaci naczo wargi, bo też przechodząc płynnie od majka do naczo, kurde, żałuję, że ta scena, znaczy szczęśliwie w mojej bańce YouTube'owej już mnie tak zalgorytmiło, że dużo mam podpowiedzi różnych scen z Better Call Saul, które gdzieś tam rzuca mi pod nos. I jedna z nich to jest ta piękna scena, jak w takim odruchu dobrego serca spotyka się z ojcem naczo wargi. I robi to tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzieć mu prawdę. Mhm. Twój syn nie żyje. A, a ojciec mówi: I, I co mi po tym, że mi to powiedziałeś? Ty, ty jesteś złym człowiekiem, mój syn wszedł na złą drogę. Co mi po tym? To ty i tak jesteś dalej przestępcą. To jest ten moment, kiedy Mike musi mocno skonfrontować się z tym. Jaką drogę wybrał, czy na jakiej drodze się znalazł. Tak, i ze swoją drogą właśnie wtedy mówił, że ale y, sprawiedliwość zostanie wykonana. To, jaka sprawiedliwość to tak. tu mówisz, to jest zemsta. Dokładnie tak. To jest człowiek, który ma silny kompas moralny, a jednocześnie mówię o ojcu. Naczowargi, jednocześnie strasznie naiwny i to też przez to jest bardzo urocze. Ale tak, Naczowarga wydaje mi się równie tragiczną postacią jak Howard. Aczkolwiek więcej sobie zapracował niż Howard na to, żeby znaleźć się w tej o, sytuacji. Oczywiście, nie, no, znacznie tak, bardziej. Zdecydowanie więcej. Myślę, że tyle, że tam właśnie no. te, te przebitki, przebitki takiego wrażliwego człowieka, jednak to też właśnie pod koniec, kiedy wiedział już, że no, to nie skończy się dla niego w żaden sposób dobrze. I dzwoni do ojca, żeby po prostu usłyszeć ostatni raz jego głos. To jest porażająca scena. W ogóle błyszczy Michael Mando, którego niezwykle lubię od czasu Far tak, Cry 3. Ale on widać już wtedy był tak bardzo zaszczuty, że z jakim z, nawet na samym początku, taką dozą ostrożności podchodzi do tego właściciela stacji, tam właśnie naprawczej, który mówi: że Masz tutaj koszulkę, tam mydło i tak dalej. Tak. Kurde, teraz to jest człowiek, e, człowiek mafii, czy nie, tak? Czy mhm. mnie odwali zaraz zakapuje, czy nie, ale już też wie, że to wielkie różnice dla niego nie zrobi po prostu e, no, to korzysta z jego dobroci, ale przynajmniej mu staram mu się e, za to odpłacić. I swoją drogą właśnie. To jest tak, dobra, nie chcę się bardzo wczytywać symbole, ale Vince Gilligan nie robi niczego bez powodu z e, Peterem Goldem. E, I każde ujęcie to. Cały czas jestem tym zafascynowany, oczarowany, że jak widzicie, to jest piękne. Jak, jeżeli ktoś nie widział tego serialu, zazdroszczę, że możecie oglądać to hurtem. Jak widzicie jakieś Ze ujęcie. Spoilerami bez... teraz. Tak, trudno. <laughs> Bardzo zazdroszczę. Jak widzicie jakieś <laughs> ujęcie bez sensu, to tak naprawdę źle patrzycie, bo tam każde ujęcie, każdy kadr ma sens. Jeżeli widzicie na przykład, nie wiem. Lustarko samochodowe albo jakiś kawałek barierki, to patrzcie, co się w nim odbija, bo to dosłownie były tak, tak drobiazgowo oddane sceny. I tutaj mm -hmm. i pomijając masę symboli typu właśnie, że Jimmy staje na rozdrożach, że nie wiem, jedzie na podwójnej ciągłej, które sugerowała drugi sezon serialu, bo potem po w po finale jedynki Battle Call Souls Tak, co przechodzi dosłownie przed swoją śmiercią chrzest. Tak, w tak, dokładnie tak. Mateusz Borowiec o tym pisze też. E, tak, gdzie wyzbywa się wszystkich swoich hedonistycznych potrzeb i tego, że no, jednak był hedonistą. Pamiętacie dom, tak? w jakim żył, dwie partnerki przypuszczalnie, które, które mieszkały z nim, dużo, dużo pieniędzy, a, ale gdzieś wychodzi na to, że jedyna rzecz, na której mu zależy, to jest jego ojciec. Bo wie, że już nie, nie, nie przeży. Znaczy w ogóle. Ponownie, Michale, ja ci będę wysyłał sygnały, takie sygnały, żebyś przejął, przejął głos ode mnie. Bardzo mi się podobało to, że my, znając Breaking Bad i twórcy, wiedząc, jakie są oczekiwania fanów, nie mogli zrobić drugiego Jesse'ego znaczowargi. Bo jego story arc mógł się tak zakończyć: że uda mu się uciec, że wszystko będzie happy, i bardzo miałem nadzieję, oglądając ostatni sezon, że on umrze, że nie ma innego wyjścia. Naprawdę. Ty synu, jeden, ty YouTube'owy bestio. Nacho. W ogóle powiem ja wam, oglądałem teraz, e, debiutował w Manchesterze United Antony. Nie wiem, czy w ogóle tutaj ktoś śledzi piłkę, ale miałem rozminę kogo mi on przypomina, zapierdziela ten dwudziestolatek po boisku i mam tak... Woody'ego <noise> <noise> Tak Nacho. Tego z tego filmu w Europie. Nie no, e, Nacho, właśnie czy tego Michael'a Mando, tak? Mm -hmm. To jest... Dygresja, ale tak, on, on, on On błyszczy w tym sezonie, też jak oglądałem wywiad z nim, on powiedział, że jego ojciec zmarł um, półtora roku temu. Więc ten sezon szczególnie ciężko mu się znaczy może nie ciężko, ale kiedy były te sceny, w których jest jak relacja z ojcem, to w jakiś sposób Pasowało wpływało bardzo, jego, tak, w jakiś sposób wpływały jego, jego własne doświadczenia na to, co się działo. Ale tak bardzo podoba mi się, w jaki sposób poprowadzono tę postać i w jaki sposób kończy się historia tej postaci na jego własnych zasadach, kiedy jeszcze wygarnia Hektorowi Salamance, mówiąc: Kurwy, synu, no to ja cię posadziłem na tym, no, na, na tym wózku. Nie no, w ogóle trzeba, trzeba powiedzieć, że tej to była chyba najtrudniejsza część zakończenia tylko Sol, jak dla mnie. I tak byłem bardzo ciekaw, jak oni z tego wybrną. Czyli ta, wiecie, ten taki balans pomiędzy takiego. Yy, co by, co by się naprawdę wydarzyło, realizmu i tego, co w tym świecie by naturalnie wynikało, nie? Kto jest odstrzelony, kto nie. A takiego serwisu trochę na zasadzie, że Ej, w sumie chcielibyśmy znaczy kibicujemy tam jakiemuś nacho czy komuś, żeby się udało, no ale wiemy, że to nie ma sensu. Jak miałby z tego wyjść, jak tam wszyscy na niego polują, no nie? I myślę, że tak całkiem nieźle się spotkali właśnie po środku, że. Mhm. Bo to, że on na koniec jeszcze tam wygarnia yy, i ma ten taki moment ostatniego mini triumfu i mhm. yy, takiej badaserki Zajebista scena, zajebiste zakończenie postaci, taka po prostu taki jak, jak ten kciuk terminatora, co tam się zanurza w lawie, jest no z tego wiesz, nie? Albo tylko, że tutaj jest ze środkowym. <laughs> e, tak. Taki, bo to jest taki wiesz na zadzielę, że koniec mojej postaci. Bul, 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 ale, bul, bul, bul. Tak, tak, tak. Ale jest to trochę fanserwis, nie? Wiesz co mm. chodzi? Że ta postać równie dobrze mogłaby skończyć, i tam po prostu go złapali i strzeli im w łeb. To byłoby tak. mało serialowe. Bo tak tutaj... bardziej gra tak, ale dajesz tutaj mimo wszystko odkupienie postaci, którą wiesz, że ona była zepsuta, że nie do końca jej kibicowałeś. Później pod koniec właśnie nawiązujesz jednak jakąś relację, bo pokazujesz, że się to bardziej wrażliwa strona. Właśnie masz to najpierw odkupienie takie moralne sprowadzenie, tak naprawdę, że najważniejsze w życiu jest rodzina i tak dalej, i tak dalej. A potem jeszcze może dowalić na koniec. Komuś komu zdecydowanie nie kibicujemy. I to troszeczkę jest poprowadzono troszeczkę oś, podobnie jak w przypadku Howarda, gdzie też na, na, na początku było tak, że bardziej kibicowaliśmy osoby osobie, która osobom, które mu szkodziły, a finalnie czujemy się źle z tym, jak te wszystkie pranki się skończyły, tak, a tutaj właśnie czujemy się dobrze że jakoś ta osoba miała szansę na, na jakieś właśnie odkupienie. Łącząc to z... Proszę. Znaczy co? jak dla mnie, on, on był troszeczkę kolejna taka postać w tych Odcieniach Szarości, co znowu jest mocą mm -hmm. tego serialu, że to wszyscy są nie za tak. tylko w Odcieniach Szarości. Natomiast no, on od początku był złym bohaterem, złym człowiekiem, czy tam jakimś, żeby być antybohater. Nie czarnym charakterem, tylko nie, nie, nie złowieszczym złoczyńcą, tylko bardziej takim yy... kogoś, kogo lubimy nie lubić, czy takim bardziej, że, że wiemy, że jest złym człowiekiem, ale w sumie mu kibicujemy, bo chociażby na zasadzie kontrastu, bo on się bo, bo są gorsi. Się kręcił... Tak, bo są gorsi, bo on się, bo on, wiemy, że jest bandytą, wiemy, że tam tu haracze, tu coś, tu narkotyki, i ten, wiadomo, że tam może jest mordercą, nic w sumie nie wiemy, ale w do tego Tuko innych tam, prawda, salamanków, no to wydaje się takim złym ziomkiem, który miał 18 lat i się wplątał, nie? Mm -hmm. bo, bo mu tam błysnęli, nie wiem, dolarami przed twarzą, więc wiadomo, że to Wytalnie. jest po prostu kolejna taka bardzo ciekawa postać, która wiemy, że jest niedobra, ale, ale w zasadzie to jednak chyba mu kibicujemy. Nie? Jego, jego motywacja na początku jest dość jasna i dlatego mu kibicujemy, bo Tuko jest po prostu naprawdę popieprzony. I, i, I on jasno mówi Mike'owi, że musi się pozbyć tuko, bo ten człowiek jest nieobliczalny. że Mówi w pewnym momencie, że widziałem, jak posądził mojego kumpla o to, że go oszukuje i rozwalił mu szetkę na głowę, i kawałek kości wbił mi się w bark. I do dzisiaj mam tam kawałek jego kości. E, więc to, to mniej więcej mówi o tym, e, z, jak wygląda jego codzienność. Ten się po prostu. Nie chcę wyjść ze świata przestępczego, ale chciałbym mieć bardziej godne warunki pracy i unikać, tak, mob... niż, i unikać... pracowanie w oku cyklonu. I tak. unikać mobbingu. Tak. <laughs> Nie no, bo co jak co, ale tylko to jest absolutnie oko cyklonu. Jak. E, e, no. Doneladio to jest ten taki czarny charakter, tak trzymający się bardzo daleko od tego wszystkiego. To, to właśnie tylko to jest takie oko cyklonu, które po prostu wpada i jedyne, co pozosta pozostawia po sobie, to mm -hmm. pożoga. Ale Mateusz świetną rzecz napisał, Mateusz Borowiec na czatach, która fajnie jeszcze bardziej uzupełnia to, o czym mówimy, mówimy o tej motywacji postaci. Nacho nie chciał żyć tak jak ojciec i chciał no. więcej od życia. Zobaczcie, przez jego ojciec pracuje w warsztacie, jest dość ubogim, prostym człowiekiem, okazuje się, że jest jedną z najbardziej dobrych, ale też naiwnie dobrych osób w całym serialu. Przechodząc do Breaking Bad od postaci Nacho. Bardzo mi się podoba jak Michael Mando powiedział, że ta scena, jego ostatnia scena jest znakomita, ponieważ on patrzy po tych wszystkich ludziach. Tam jest Hector Salamanca. Tam są kuzyni bliźniacy. Tam jest Gustavo Fring. Tam jest Mike. I on patrzy po nich wszystkich i widzi wszystkich martwych ludzi, bo oni niedługo w ciągu kilku lat wszyscy będą martwi. Oni jeszcze tylko tego nie wiedzą. I to jest niesamowite, że to jest tak, taki slow burn ten serial, ale większość bohaterów, których znamy z tego serialu, nie żyje. Większość z nich zginęła. Większość z nich zapłaciła w jakiś sposób życiem. I, I to też jeden z komentarzy, który się pojawił od Miniona, że podoba mi się sposób, w jaki Better Call Saul prowadzi dialog z Breaking Bad, ale na początku to było tak, że wydawało nam się, że że, że, że to better call Saul cały czas odwołuje się do Breaking Bad, ale teraz można patrzeć na to trochę w drugą stronę. Czyli, dzięki temu, wiem, jak to brzmi, że tak, a nie inaczej zakończył się los na czowargi, tym bardziej doceniamy, jak zakończył się los Jesse'ego. Bo mamy jednak podobną postać, no tak która skończyła zupełnie inaczej. Wyszła z tej, z tej sieci zła, a też stał się przestępcą. Myślę, że jeszcze gorzej to znosił niż Naczo Varga. O tak. A, mimo a zresztą, to... wiesz, możesz też powiedzieć, że gdyby... Znaczy, że Nacho trochę nie żyje przez Jessiego. Mówię to na poziomie pozaserialowym, czyli no właśnie, tak jak sam porównałeś, że to podobni bohaterowie, że nie mogli dać mu takiego samego rozwiązania, nie? że uciekł, bo zbyt podobni bohaterowie byli. Tak? No trochę tak. Bo wiecie, gdyby no i... Jesse zginął, to mogliby to zrobić, że chociaż co się udało, że go tam jakoś facet od dywanów... sz Szopiś mi tutaj dodał, tylko faktycznie wtedy w tej scenie ostatniej czowargi. Mike był na wzgórzu ze snajperką. No ale uznajmy, że też spojrzał tam na wzgórze i też adresował to do człowieka, który też będzie niebawem nie żył. Chociaż Mike do samego końca był wierny i, 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 i nawet podobało mi się bardzo, w jaki sposób Mike dał do zrozumienia Nacho. A nacho zdawał sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia. I, i zanim go urządzi, bo prosił go, żeby... Mu, znaczy nie, mówi może mu, że musi być obity. Przychodzi w Wiktorii, mówi, szef mówi, że jest zbyt piękny. Trzeba go obić. Żeby wyglądało, że oni go złapali, że się nie chciał dać. E, i, I oferuje mu chyba steka albo coś takiego. Nie, to jedzenie, normalne jedzenie tam w, chyba, chyba tak, no i jeszcze napili się. E, przecież bo tam wyciągnął tam strzawki, jak, jakąś flaszeczkę mm -hmm. i tak dalej, bo mówił, że nie, najpierw pewne rzeczy najpierw. I dopiero mm -hmm. wtedy, wtedy faktycznie go, że tak powiem, zmiękczył. Sherlock bardzo fajną rzecz jeszcze napisał na czatach. Też mi się to łączy w głowie jakoś, że różnica między Nacho a Jesse'm pomimo tych analogii, które czynimy, które same się nasuwają, jest taka, że Jesse nie był zły, Jesse był nieasertywny. Tak. Dobra. I faktycznie tak dobra, jest, dobra. Jesse był bardzo nieasertywną osobą. Sorry, ale właśnie przypomniałem sobie tę wybitną scenę z ostatniego sezonu, kiedy nagrywają zeznania Jesse'ego i on po prostu jest roztrzęsiony i mówi: "He can't keep getting away with this." He just can't keep getting away with this. I jak myślimy o tym, ile razy Walterowi się udało. Ile razy po prostu uniknął śmierci zresztą samym Jesse'im. Jak bardzo rozgrywał takich wyjadaczy jak Gustavo Frink, jak Hector Salamanca. To myślimy ja pierdolę, faktycznie. To jest ten niezwykły moment w Breaking Bad, kiedy mówimy a może ja bardziej Jesse'emu kibicuję. Może ja wolałbym, że jeżeli, jeżeli tylko jeden ma wygrać, to wolałbym, żeby to był Jesse. No i ostatecznie wygrał. No. Oh. Pełen blizn po dwóch latach niewoli. Yy, tak, z, lasce, zabito, tam. tak, z zabitą tam, miłością swojego życia i tak dalej. Pojawiło się pytanie, czy będzie zapis live'u. Jak najbardziej będzie zapis live'u, niemalże zawsze e, robimy zapis live'u. Chyba, że zdarzy nam się drunk stream, którego potem żałujemy. To <laughs> oczywiście. Tutaj tak, z sobie. A to w streamie? nie a, zaprosił. A to, a to ten nie jest drank, To po co ja? A, czem, czem? To jest zabawne, bo pierwsze komentarze, które się dzisiaj pojawiły to było Co tam pije, co tam pije Michał? Tak na bo... trzeźwo. Tak, Krzysztof rozbestwił towarzystwo, bo on tam popił raz na jakiś i jak skończymy, to ja na siłownię lecę, więc wyjątkowo jestem wow. trzeźwy. Tak haka... wygląda trzeźwy Michał. Hakamate <laughs> haka jeszcze, jeszcze zauważył, zauważyła, że Mike się zmienił, jak bracia celowali z dachu do jego wnuczki. Znaczy, nie celowali, oni tam po prostu stali, można powiedzieć, że oni celują oczami, eee, ale faktycznie robią ten gest chyba, nie? Ten, który pokazałeś, więc to też wpływało. Eee, ponownie. A nie, nie, ja oczyściłem kamerę. A o czym mówisz? Jezu, kurwa, znowu jakie głupie. W tym, w tym, Dlatego w tym... ja nie robię live'ów, bo takie rzeczy trzeba wycinać. <laughs> Potem zadzwonię powiem: Przepraszam, czy można przyjechać szybciutko na, na kanał, po filmach, bo narzekajmy o filmach. Ten pan się nie da. Proszę mu kaganiec założyć albo co, żebyś nie mógł nope, robić live z No, nope, Bob, um, To jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o postaci Kim, bo to, mam tutaj takie ładne tło, na którym jest Nacho, Gaz, jest Mike, jest uh, Jimmy, jest Howard i. I jeszcze nie ma czaka i do tego też będę chciał przejść, bo ja trochę wychodziłem z takim założeniem, że Breaking Bad trochę wykupiło się w naszym, odczu w naszym sentymencie do, do, do bohatera takimi, nie chcę powiedzieć tanimi trikami, ale Walter White do są takie łatwe rozgrzeszenie. Że zmienił zdanie na koniec, że zakasał rękawy, zmienił się trochę w brudnego charego, zmontował sobie karabin na dachu, powiedział, przepraszam, przyznał się do swojej winy troszeczkę, i umiera szczęśliwy, że w sumie ma czyste sumienie. No, wiem, że bardzo upraszczam, ale tak trochę było. Tak, takie miałem poczucie, że Breaking Bad zostawia nas takim, takim poczuciem, że, że dokonała się zemsta, że rozliczone zostały rachunki. Że sumienie jest trochę czystsze, ale to są takie, moim zdaniem, wciąż ciężkie emocje, które wyrastają z jeszcze cięższych negatywnych emocji. A zupełnie inaczej czułem po zakończeniu Battle Call Saul, gdzie było taki triumf miłości nad jakimiś pewnymi cechami charakteru, pogodzenie się i harmonizacja siebie, pogodzenie się też ze swoim losem po poszczególnych postaci. To, to były dla mnie znacznie takie cieplejsze. Wyższe emocje niż to, z czym pozostawiało nas Breaking Bad. I czy, czy wy macie podobne uczucie? I czy podobnie jak ja macie wrażenie, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie relacja głównego bohatera z Kim Wexler? No, temat mega znowu skomplikowany, nie? No tak, ale to. Ja, ja się powtarzam w tej kwestii, ale to właśnie pokazuje, jak fantastyczne są te seriale, że to nie jest takie, a wiesz, odpowiedź jest oczywista, bo było tak, nie? Tylko na przykład w Breaking Bad też, a propos tego, tej końcówki, tego wybielenia znowu na tej skali, znaczy tego takiego, jego, wiesz, poświęcenia i takiego, że umiera z uśmiechem, e, troszkę zrobili tak krok dalej w stronę serwisu mm -hmm. w tym sensie, że tak realistycznie, no to tam nie udałoby mu się, no, że tam jakiś M60 strzela i wszystkich zabiło, on umiera, to było takie bardzo serialowe, a chociaż świetne zakończenie, nic jakby do tego nie mam, nie? E, tutaj troszeczkę, tutaj nie było takiego jakiejś ostatniej strzelaniny, powiedzmy, nie? Tutaj, znaczy była strzelanina pasująca do Better Call Saul, gdzie on po prostu wyjawia wszystko w sądzie, ale z tym co końcówką też mam e, pewne problemy osobiście. E, tak, sam finał mnie tak połowicznie usatysfakcjonował, nie? Tak jestem gdzieś pomiędzy, nie wiem, czy będziemy jeszcze o nim gadać. Tak, tak. E, bo To jest tyle do gadań, no nie? Ale trzeba mm, powiedzieć, że. Kurczę, nie, zgubiłem wątek Takim, to ta, ta cała kim, bo wiesz. A o kim pytałeś, dobra. no właśnie. Dla mnie to jest Love Story jednak i kim miała ja na niego znaczy przemożny wpływ. Znaczy, to jest w ogóle fascynująca od początku relacja, i ja to na przykład uwielbiam w tej relacji to, że od początku ona była taka, jakby w ogóle nie, nazwijmy to, seksualna, że rzadko się dzieje, że masz serial, w którym masz dwójkę ludzi, którzy chyba są parą, na początku nie wiadomo, tak. czy są, czy nie, czy byli, czy ten. I nawet nie widzisz wiesz, żadnego, że to się cało. Tylko, w sensie, tylko jest jedna scena, w której wiadomo, że uprawiają seks, jak no wiedzą, że końcówka. udało im się ten zrobić skan na Howardzie. No to co oni I to jest, tak jest, przez i to kilka jest lat leżeli taka. po prostu obok siebie i tyle. Znaczy, wiesz, można powiedzieć, że tak metaforycznie, że te osoby bardziej realizują się przekrętami niż... Tak, Czyli tak, jest... to jest dla nich lepsze niż seks. Są co? trochę Bo jak braci i siostra, film. na pewno. Jest tak coś bardzo tak, platonicznego tak, tak, między nimi. Tak, znaczy i od początku jest taka, że właśnie czy no oni tak. są razem, czy nie. No. Filip, tak... Nie podoba mi się, w którą stronę poszedłeś z tym. Mi bardziej chodzi o to, że... Bo ja jadę, cały czas jeszcze, ja jadę jeszcze na rodzi smoka cały czas. Zejdź no, no. ja no, z rodu Targaryenów na chwilę. E... Albo Lannisterów, wiesz. Albo Lannisterów, tak. Nie no, ale to jest, to jest ciekawy temat w ogóle ich relacji i takim Kim z tym Jimmym, yy, też te ostatnie sezony troszeczkę yy, jakby z dwóch stron można patrzeć, jak ona działa na niego, jak on działa na nią, nie? I to też bardzo mi się podobało w, tych, w tym finale, że bo na początku raczej patrzyłem z jego perspektywy, znaczy że oglądamy serial Jimmy, jest jakaś tam Kim, która go trochę ciągnie może do dobrego jednak, bo właśnie mówi mu, co ty tu będziesz koło nie swaniakował, a ja nie mogę o tym wiedzieć na zasadzie, okej, okay, nie? A potem okazuje się, że myślimy, że on ciągnie ją do złego, po czym okazuje się, że w niej się coś tam budzi i, i to działa w dwie strony, nie? Bardzo ciekawy duet przestępców. Bonnie i Clyde, na jakich zasługujemy, nie? To znaczy budzi się. Widać, że u niej ten punkt przełamania, że wszystko można robić... Póki cię na tym nie przełapią, był nakreślony bardzo wcześnie, w wczesnych latach nastoletnich, przez matkę. Widać było, tak. że ona się w tym wychowywała od samego tak. początku. Też miał sobie Tutaj... ten pierwiastek Jimmy'ego tak. Slipin. Mhm. Tak, dokładnie, ale właśnie jeszcze a propos ich relacji ona właśnie świetnie pokazano w serialu, że czy oni uprawiali seks, czy nie, nieistotne. Naprawdę to jest nieistotne. Dla nich właśnie te przekręty razem ta, ta relacja była zbudowana o kompletnie coś innego, i to było dla nich jakby i też dla, dla twórców, żeby pokazać, że te przekręty były dla nich ważniejsze niż seks. Tak? I, I to jest tak, tak jak po prostu seryjni, jak seryjni mordercy mają właśnie to, że. Że u nich tym za, za, zastępnikiem pewnego ujścia jest mordowanie ludzi, to u nich robienie tych skamów, że nie potrafią sobie nie potrafią sobie z tym poradzić, nie potrafią się zatrzymać. To widać też u Jimiego, czy u Sola właśnie. Potem jak mamy te odcinki po Breaking Bad w linii czasowej, gdzie on mimo że jest, mimo że jest teoretycznie bezpieczny, to on. Dalej robi przekręty, mm -hmm. dalej mu, musi, musi to robić, bo inaczej jego życie nie ma smaku. E, dalej pije e, ten, e, czekaj, co on pił. On non-stop pije Rusty Nail, tak jak pił jak Soul Goodman, tak samo pije tutaj tego swojego drinka Rusty Nail. E, I e, właśnie widać w pewnym momencie, kiedy e, raz pomógł tym gościom tam okraść centrum handlowe tak popatrzył na tego drinka i widać, że obudziło się znowu obudziło się w nim to uzależnienie i znowu zaczął robić coraz częściej te przekręty, co, co tak naprawdę doprowadziło go z powrotem przed oblicze sprawiedliwości, A mógł po prostu siedzieć na tyłku i sobie spo, po, powoli w spokoju gnić, tylko że nie potrafił no ja odniosę się do tego, co pojawiło się na czatach, pozostając w wątku Kim i, i Jimmy'ego, bo dla mnie to było love story. Już się bałem, że odniesiesz się do słów naszego widać nadwornego stupkarza, bo tak, ten tak. komentarz chyba z dziesięciu Nie, nie, razy. ja niestety wyciszyłem Michała, bo ja już miałem dość po prostu teorii spiskowej o tym, że 20 ujęć stópek Kim miało jakieś znaczenie, bo jakby ile można o tym słuchać, mam nadzieję, że się nie obrazisz Michale, ale come on, stópkarzy nam na czacie Wystarczy. Ja rozumiem, mm. stopy i tak dalej, ale no bez przesady. <noise> Natomiast ja się odniosę do tego, o czym pisze Robert Ratajczak, ponieważ pojawiło się to kilka razy w komentarzach pod moim essayem i nie rozumiem, czego nie rozumiecie. Tak to ujmę. Mianowicie, ja mówię o tym Lostory. Story, tak, Robert pisze, to niezła miłość. Jimmy zamienił 80 lat na 7, i gdzie ta miłość? Będzie jak Jimmy, będzie do końca życia w więzieniu XD. A potem jeszcze nie wiem, jak można wnioskować, zakończenie, że tutaj mamy jakieś love story, ale okej, okay, każdy widzi coś innego. No, mogę powtórzyć to, co napisałem wtedy w komentarzu, być może właśnie tobie, Robercie. Nie mnie tłumaczyć ci, na czym polega miłość. Znaczy, Jimmy nie, nie wziął jakby nawet na siebie tego, co, 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 co ciążyło nad, nad kim, bo ona nie miała zarzutów karnych, tylko proces cywilny ją prawdopodobnie czeka ze strony wdowy. Ale. Zrozumiał, co zrobiła, dotarło to do niego i stwierdził: Jeżeli to jest mój koniec, a może nawet to nie musi być mój koniec, ale to jest ten moment, kiedy wreszcie będę mógł ją zobaczyć. Znalazł sposób na to, żeby się pojawiła na rozprawie sądowej i z miłości do niej, na moment, czy na moment, w jakiś sposób właśnie się wewnętrznie synchronizował i wydobył z siebie to, co najbardziej ludzkie. Odnalazł na nowo jakąś ludzką część siebie, która gdzieś tam dryfowała i Djin takowyk tego nie zmienił. Po prostu zmienił maskę, ale wciąż był Solem Goodmanem. Widać było jak bardzo go do tego znowu ciągnie. Dlaczego to zrobił? Dlaczego wybrał to więzienie? Dlaczego zdecydował się mieć czyste sumienie? O tym mówił w swoim eseju. Nie chcę do tego jeszcze raz wracać, ale jeżeli warto być dobrym, to jeżeli nie dla siebie, to dla ludzi, których się kocha. I to ewidentne, że on kochał do samego końca. Kiem, wydaje mi się to dość oczywiste, ale jeżeli ktoś uważa, czy interpretuje to inaczej, nie widzę z tym żadnego problemu, natomiast problemem tak. jest takie, właśnie nie naszą, nie naszą rolą jest narzucać interpretację wam, my tylko pokazujemy inny punkt widzenia, być może was to ruszy do innego spojrzenia, jeżeli nie, that's fine ale to właśnie buduje ten piękny kontrapunkt z Breaking Bad tak jak Walter White skończył jako egocentryk Jedyna różnica była taka, że wreszcie potrafił się do tego przyznać. Wreszcie potrafił przestać posługiwać się tym pretekstem, ale ja to robię dla rodziny. Nie, powiedział, mm. robiłem to dla siebie. I was good at it. A Jimmy ostatecznie jest tym, który pokazuje: Salt to jest moja kreacja, ale ja mam bardziej ludzkie odruchy niż Walter i potrafię przezwyciężyć te moje resentymenty z miłości. I... Ja nie mówię, że Walter nie kochał swojej córki, nie mówię, że nie kochał swojego dziecka, nie mówię, że nie kochał swojej żony Skyler, ale po prostu inne emocje wzięły górę nad tymi głębokimi uczuciami. Tak jest, takie jest moje odczucie. Hmm, znaczy, ja bym powiedział, że... Pff, znowu to jest skomplikowane, ale ja bym powiedział, <laughs> że ta, po prostu kwestia jest taka, że to love story, ja myślę, że to jest love story, tylko że zupełnie inne niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, bo jesteśmy przyzwyczajeni, jak mówimy o love story, wiecie, o romansach i o młodzi ludzie... Klasyczne, kla, klasyczne korytko, tak, czyli poznają się, gdzieś tam rośnie uszucie, jakiś kryzys, przemogą razem kryzys i po prostu kwiatki i motylki. Tak? tak, a tutaj to było takie bardziej, nie że właśnie piękni młodzi ludzie, seks, drugs and rock drug and roll impreza, tylko partnerstwo, Tutaj ich związek był budowany na relacja na naszych oczach na poziomie takim, co lubią razem robić w życiu, akurat oni jakieś przekręty prawnicze, nie. Ale w sensie to w, nie było tak. się te przekręty relacja. to było też, to nie było tylko wiesz, rozrywka. Oni się wspierali nawzajem, bo. Tak, 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 tak. To jest ich wspólne właśnie budowanie tej więzi. I ja, ja no, tą końcówkę to raczej odebrałem, znaczy ja mam pewien problem z tą końcówką na poziomie takim dosłownym. Trochę było dla mnie to tak głupie, że on po prostu, wiesz, wybrał na zasadzie dożywocie za cenę takiego oczyszczenia, ale na poziomie symbolicznym, no to tak, zrobił to. Znaczy, ja to tak odebrałem, że to nie zrobił czysto z miłości dla niej, tylko jakby dzięki niej zrobił to, nie wiem, czy dla siebie może bardziej bym powiedział. Ja, ja to bardziej tak zrozumiałem, że okay. dzięki niej, mhm. wiesz, że zrozumiał, że ona wybrała, ok, biorę konsekwencje na siebie i, i tak dalej. Yy, I. Zrozumiał, że on też musi to zrobić, bo ona jest ostatnią osobą, na której jemu zależy, mhm. ostatnią osobą, która w ogóle dba o niego, bo to też w dwie strony działa, nie. Patrząc e... na siebie jej oczami. Tak, tak. I w ogóle wiesz, to była jedna osoba, która mu rzeczywiście tak na koniec życia, bo to już taki. On też jest już takim nie najmłodszym człowiekiem i ma zaraz iść do pierdla. Tak at the end of the day nie ma nikogo innego niż ona, nie? Ale okazuje się, że w więzieniu całkiem nieźle mu się powodziło i tam Ale dla w niego... więzieniu się powodzi Solowi Goodmanowi, a on to miał z. Y... Jimmy'ego, nie? Właśnie. Z ostatnia osoba, która zna Jimmy'ego, nie? Franek, Franek zapytał na czatach, co to znaczy, że Jimmy się synchronizował. w sensie, co ja miałem na myśli. No właśnie, że dochodzi do odzyskania jakiejś części, którą próbował sobie zakopać, jakiejś części, yy, która... Pierwiastek człowieczeństwa, nie? Która przede wszystkim wyparowała w momencie, w którym zostawiła go Kim. Pamiętacie, jest ta scena, w której on czeka na nią w biurze, i rzuca tą piłeczką o ścianę, co też często jest w jego przypadku, i jest taki obsesowy, nieprzyjemny. On jako soł generalnie jest taki gdzieś na krawędzi mizogini, seksizmu, takiej hamowatości, taki tani salesman i marketer. Tak, tak... Tak w życiu nie do publiki by się nie odważył na przykład do Franceski powiedzieć Sweet tak? Tak, ale dlaczego? Właśnie dlatego, że to był, to jest jego ucieczka być może przez uczuciami, które ma i, i widać tak, jak ciężko... Tak, on budował wtedy zbroję, tak. Dokładnie. I to jak wchodzi właśnie i on próbuje zachować fasadę sola przy niej. Okay. Więc właśnie to, że ona od, od, odpłynęła, to zmieniło jego skład chemiczny. Dosłownie, to, że, że, że to się rozpadło, to, to sprawiło, że, że był inny, ale, ale, ale właśnie ta końcówka sprawie, że w jakiś sposób może nie synchronizował. Przepraszam, że używam takich głupich, brzydkich słów, ale zreintegrował. A skutne słowo. Zreintegrował się i, i, i widać, że to już nie ma znaczenia. Czy to jest Jimmy, czy to jest Jean, a czy to jest Sol, a czy to jest sleeping Jimmy, to jest jedna i ta sama osoba. I on też nie może przed tym uciec, kiedy jest w autobusie i zdaje sobie sprawę, no trudno, no to będę dla nich Solem, ale tak naprawdę już dzisiaj czuję się sumą tych wszystkich postaci, które gdzieś kreowałem i. i, i, i e... I udało mi się odzyskać to, co wydawało mi się, że nie będę tego miał, jeżeli nie będzie kim. Ale nie ma teraz przy mnie kim, a ja wciąż czuję się Jimim, a nie, a nie jakimś tam Sonem. Ale to inaczej. To jeszcze właśnie ta część człowieczeństwa została w nim, dlatego, bo wie, że nie utracił tej relacji z nią. Mhm. A przez ten rozwód i tak dalej, on czuje, jakby z mhm. utracił tą cząstkę siebie, jakby do, generalnie. Kiedy rozstajesz się z kimś, to normalne jest poczucie, że tracisz, tracisz część siebie, część w tobie jakaś duszy, powiedzmy, czy jakiś warstwy emocjonalnej umiera, bo ta osoba wyzwalała u ciebie określone emocje przez dłuższy czas. To nawet masz tak nastawioną prosto chemię mózgu. Mhm. A w momencie, kiedy się z nią rozstał i wiedział, że, znaczy był przekonany, że to wszystko stracił, no to też jakby zakopał w sobie tą, tą warstwę, która się później obudziła, kiedy jednak, jednak wiesz, że nie stracił tego, nie stracił tej relacji, nie stracił jakoś tej, tej, tej namiastki przynajmniej miłości, przez co pozwolił sobie na to, żeby, żeby gdzieś to w nim funkcjonowało nadal. już ja jeszcze... po prostu nie, nie czuł, że umarł w środku całkiem właśnie ten Jimmy. Tak? Ja jeszcze chciałem zauważyć, bo widziałem to też w kilku komentarzach, nie dzisiaj na czatach, ale widziałem w komentarzach, ale na czatach to wybrzmiewa za każdym razem, kiedy ktoś mówi, jakie love story, jakie Jakie story? Widziałem komentarze, w których ludzie mówili, że to Kim pchała e, Jimiego do złej rzeczy, jeżeli chodzi o Howarda, i to w zasadzie nie podlega wątpliwości. Oni nawzajem się w ten sposób napędzali. Przecież ona sama powiedziała, że jesteśmy toksyczni tak. razem. Tylko ja nie kupię nigdy argumentu, że no Kim kochała Jimiego mniej. Na Boga, Kim była gotowa zabić Gusa Fringa dla swojego ukochanego. Ona naprawdę pojechała tam z intencją pociągnięcia ze spust. Nie, no z ich dwójki to bym raczej powiedział właśnie, że to ona bardziej jego kochała. jeśli tak. musiałbym, Chociaż to też nieprawda, ale musiałbym wybierać, nie? Bo, bo to on był bardziej taki, że jak to właśnie ta scena, którą wspominaliście, jaką tą piłeczką rzuca i ten rozwód, nie? Mhm. To on ma swoją wizję sukcesu, bo jego wizja sukcesu nie była jak tych innych prawników, nie? Bo tam tak. czy jej, czy na przykład taki Ho dla Howarda wizja sukcesu, to pewnie po ojcu bycie takim czakiem. I a dla niego wizja sukcesu to bycie prawnikiem, który ma hajs i ten, ale właśnie bycie tym kiczowatym czwoniakiem. to jest jego wizja sukcesu. Jest Świetnie to tymi... odzwierciedli. Howarda robisz w ten sposób, obrojąc krawat. Tak, tak, tak to jest to jest Przepraszam, krawat mi się, się odsunął. ale tak, to właśnie Hemlin miał tą potrzebę pozostawienia dziedzictwa, które w schedzie zostawili mu wspólnicy i no tak. Przez ten przekręt kompletnie to zrujnowali właśnie są z Kim. Natomiast właśnie Jim, Kim miała potrzebę bycia tym prawnikiem dla ludzi, a są właśnie gwiazdą. On chciał być właśnie gwiazdą rocka wśród prawników. Ale wiesz, bo tutaj możemy, możesz płynnie wejść tutaj jako operator tej rozmowy, Filipie. <grywka> Nie no a propos tego, co on chciał, nie? Bo on tak naprawdę to chce być sleeping Jimmy. Jego, bawi, jego bawią przekręty i to nawet niekoniecznie na wielką skalę, ale potem oczywiście sytuacja eskaluje no i kończy z tym całym imperium jakimś Walterem White'em i innymi tam dzikimi rzeczami, ale to jest kwestia eskalacji takiego mhm. Ale bo to jest znowu, to jest kolejny jakby narkotyk, tak? To po prostu tak, uzależnia, tak, tak, bo tak, tak. jest więcej. Dokładnie no tak. tak. Ale druga kluczowa rzecz to jest Czak tutaj. I dlaczego w ogóle Jimmy jest, dlaczego w ogóle jest Sol Goodman prawnik? No bo gdzieś ta jego persona, nie Sleeping Jimmy'ego, tylko zwykłego Jimmy'ego, starała się w oczach brata, co jest tym kluczowym no. wątkiem pierwszych trzech sezonów, stać się porządnym człowiekiem. I to, bo my cały czas gadamy o kim, w oczach kim, czy oni się ciągną dobra i zła, ale. Tutaj Czak w tym serialu i w ukształtowaniu postaci Sola Goodmana czy Jimmy'ego to jest w ogóle jak dla mnie najważniejszy, jest ważniejszy niż Kim. Zgadza się przy okazji, nie? On poznał Kim przez czaka w zasadzie, tak? Mhm. Czy znaczy uważam, że oboje byli dwiema najsilniejszymi siłami? Które tak, tak. Tak. Bardziej chodzi o to, że Czak był tym pierwszym, że w ogóle mhm. dlaczego prawnik, dlaczego ten, no nie? To, to wszystko się bierze stąd, że z jednej strony go ciągnie do spaniakowania i numerów i jakichś tam drobnych tych, a z drugiej strony powinien pójść w ślady brata, który, który też patrzy na niego jak na ta śmiecia tak naprawdę, nie? Tak. A może jakby był prawnikiem, to by nie patrzył, no ale jak wiemy, w którą stronę to poszło. To I nagle puściły właśnie po śmierci Czak. Tak, to jest dokładnie w sensie to, co wtedy... napisał Mateusz na czatach. Proszę, dokończ. No bo jak y y właśnie jeszcze kiedy Czak był, to on był dla niego tym hamulcem, że właśnie z kolei wyciągał inny zestaw emocjonalny, inny zestaw zachowawczy gdzie jeszcze miał to poczucie, że musi pewne rzeczy zrobić pewne rzeczy zrobić właściwie, by the law i tak dalej i kiedy właśnie już już jakby zaczął się staczać, zanim nawet Chuck umarł, tylko jak wiedział, jak się dowiedział że czak jakby podkopywał absolutnie jego karierę i on wtedy dla niego umarł w sensie mentalnie tak trochę i mm -hmm. potem jak już umarł fizycznie, no to tym bardziej znaczy umarł mentalnie i wtedy właśnie zrobił ten przeklęt cały względem swego brata. Dokończył z, taki finalny cios, który zabrał mu tą licencję i wtedy czak w zasadzie popełnił samobójstwo. E, no i wtedy też jakby e, z, mieliśmy przed oczami właśnie tą przemianę. Rok kompleksję. bliżej Sula Guzmana. Tak. tak Jimmy Ale tutaj, tu, tu, wchodzi, tu w ogóle wchodzi jeszcze ciekawa rozkwina. Czy a propos oddziaływania bohaterów i tego, kto kogo jak kształtuje, że zobaczcie, że czy jeśli Chuck powstrzymałby swoje uprzedzenia do Jimmy'ego, które były słuszne notabene, on miał cały czas rację. Przecież my to oglądaliśmy z perspektywy Jimmy'ego i myśleliśmy, że tam ten Chuck jest synem, bo brata podkopuje karierę, ale w sumie Chuck miał rację, bo rzeczywiście Jimmy cały czas robił jakieś przekręce, oszustwa i tak dalej i naginał to prawo i był tą, jakie tam było porównanie, małpą z karabinem. Tak, tam, tak, tak. Czy, tak jakieś tak. takie porównanie, nie? Jako, jako ten Sleeping Jimmy z lodi gry. No, ale tu jest rozpina, czy gdyby Chuck nie był tak agresywnie, jakby tłamszący brata, niewierzący w niego, tak, że po prostu, bo widać, że on nie wierzy w niego. Mówi tak, tak, wszystko fajnie. Ale widać było, że nie wierzy, że, że wyjdą, wyjdzie na ludzi Jimmy. Czy gdyby... On jakby całkowicie nie zniszczył tej relacji, tego, tej wiary Jimmy'ego, bo Jimmy go właśnie używał jako takiego, że dobra, może jednak będę dobry, może się postaram. I gdy cała ta relacja upadła, i ten jego, ten jego starszy brat, jako ten, ta osoba, do której on aspirował, żeby być tak jak on, w momencie, który to upadło, no to Jimmy już był bardzo, bardzo blisko sola. I czy gdyby Chuck jakby trochę inaczej go traktował, to czy, czy, czy Jimmy nie zostałby Jimmy, nie? No Zauważ, że i w przypadku Jimiego i Kim, jak i w przypadku Jimiego i Chaka, co ja wciąż będę podkreślał i powtarzał, że to były dwie najważniejsze siły napędowe, i dwie najważniejsze relacje dla protagonisty w tym serialu, ale obydwie były toksyczne. To znaczy jego relacja z bratem była toksyczna, bo jego brat również miał obsesję na jego punkcie. I od pewnego momentu to było, który rozegra którego. Czak też potrafił grać nieczysto. No, nie miał problemu z tym, żeby go nagrać. Eee, wiadomo, on miał trochę inne pobudki, ponieważ Czak stał na straży ducha prawa. Dla niego to była prawdziwa miłość, którą kochał prawdopodobnie bardziej od swojego brata i, i, i dawał do zrozumienia, że... On na prawo... pewno bardziej od swojego brata. Eee, że bardziej, na pewno? Czy nie bardziej? Tak, tak. W sensie... W sensie eee, tą znaczy, to ideę... było to samo, co dla Majka, wiesz... Wywiązywanie się z obowiązków, no po prostu tak, to była dania galakstwa. był bardzo i tak, taki, dokładnie. Tak, więc. <tryk> ale zgodzę się absolutnie dobrze, że to podnieśliście, bo to też na czatach Mateusz na przykład napisał, według mnie część jego umarła, kiedy zmarł czak i zmienił nazwisko. Z kim było już trochę. Z kim był już trochę solem, ale kiedy Czak powiedział, że nigdy dla niego nic nie znaczył, wtedy na pewno umarł jakiś kawałek zimiego. I ja się z tym Aha. zgadzam, bo właśnie te relacje pchały go w jakąś stronę. To, to ponownie Rezultat naszych relacji z bliskimi nam ludźmi, którzy mają na nas przemożny wpływ, tworzy jakąś wersję nas. I w zależności od tego, w którą stronę nas ciągną, tym bardziej my zmierzamy w takim albo takim kierunku. Natomiast nie zgodzę się ponownie z całym szacunkiem z tym, co pisze Robert, który mówił o tym, że nie widzi tego jako love story. No, powiedział, że soul powstał, kiedy umarł Chuck, a nie jak się rozstał z kim. Cały ten serial właśnie próbuje nam pokazać, że nie ma od takiego punktu, w którym ktoś staje się taki a taki. Nie ma tej jasnej, wyraźnej granicy. Jest progres, jest ewolucja, jest regres, jest dewolucja. Są, są zmiany, te, te, te substancje i kolory mieszają się w tych postaciach. I potem powstaje z tego jak jest teza, antyteza, i potem powstaje z tego taka synteza. I można by powiedzieć, że Jimmy był tezą, antytezą był Saul Goodman, a na koniec to, co widzimy, ten gościu, który idzie do więzienia, to jest już synteza. To jest gościu, który łączy w sobie te, 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 te postaci. No, ma to sens. No, ja tylko rozumiem, na ile, to jest taka, wiecie, rozmawia, co by było gdyby, na ile Chuck stworzył Sola Goodmana, nie? Mm. Oczywiście całkowicie wbrew sobie, to jest jakby jego najgorszy, taki wiecie, zwizualizowało się jego najgorszy senny koszmar, nie? Na pewno miał w tym udział, bo z jednej strony mówił bratu, nigdy nie będziesz prawnikiem, ale z drugiej strony tak naprawdę mówi, no spróbuj, spróbuj, zobaczymy. Dawał mu szansę. No tak. e... znaczy, ale dawał mu szansę, ale tak... tak. Trochę, nie? Tak, zresztą, tak. Znaczy, on mu chyba nie mówił, spróbuj, spróbuj, tylko po prostu, no, dał mu spróbować, tak? Na zasadzie nie powiedział mu, Jezus, Maria, nie rób tego. Tylko, to jest, to jest ciekawa rozwina, bo to jest bardzo, bardzo życiowe, bo o ile cały serial dotyka, oba zresztą seriale, dotykają takich rzeczy, których, no raczej my się z nimi nie spotkamy, że tam, prawda, zamiast jakiś gangsterzy, jakiś baron narkotykowy, no raczej większość z nas, raczej znaczy, ja oczywiście mam takie styczności, jak wy, ale nie? <noise> Grzegorz Rysuje. trzyma pokerową minę. Właśnie tak wziąłem. Takie... Nie no, ale w sensie, że tak jak wracając do tam rozmowy sprzed godziny, że ten ojciec Nacho w ogóle popatrzył na Majka. W naszych oczach Mike jest tak. jedną z najnormalniejszych postaci. Straight ale line, jak taki tak. Super naprawdę głośny. wyjdziemy za płot do zwykłych ludzi, no to nawet Majk jest oczywiście w tym spektrum tego dziwactwa mm. i tego, że tam. E, znaczy dziwactwa, tego takiego przestępczego świata, który jest niecodzienny, nie? mm -hmm. I jako, że ten. Mm, jako że większość tutaj relacji jakichś tam różnych zależności między bohaterami są na stopie tej poza prawem, i to w takim wiecie, że właśnie mamy do czynienia z mordercami, handlarzami narkotyków i tak dalej, to ciężko odnieść ich relacje do naszego codziennego życia, ale relacja Czaka i jimiego jest bardzo taka, naprawdę można z niej tutaj, wiecie, eseje na esejach pisać a propos tych ludzi i kto kogo stworzył, czy go mhm. wspierał, czy za mało, czy za dużo, czy w ogóle powinien był go zostawić, bo. Przecież gdyby Jimmy został zwykłym takim tam, że chodzi po, do pubu i wyciągnął kogoś stówę, no to można by stwierdzić, że nie był, nie wiem, wiele osób by nie zginęło, Walter White by nie miał swojej fortuny, tak? I nie? To taka rozkwina takiego efektu motyla, nie? Podoba I mi się też. Tak, to tak, tak, to, to tak co? go zainspirował do bycia prawnikiem, ale tak nie do końca, bo zamiast go w pewnym momencie tak, nie wiem, podszlifować to go tak pasywno-agresywnie się. Tak, złamsił, tak nie? absolutnie. No, to... I tu, tu jest, moim zdaniem, błąd jego nie? i taki klucz w tej powolnej przemianie. Z zbliżając nie? się do, 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 do już finalnych naszych takich refleksji na temat zakończenia i tego, jak oceniamy te dwa seriale względem siebie, to MM napisał bądź napisała, nie wiem, natomiast widzę, że ma w awatarze ciłałkę super słodką, że ewidentnie ważnym fragmentem jest kwestia wehikułu czasu z ostatniego odcinka. Mike chce powrotu do bycia dobrym człowiekiem lub powrotu do syna, bez, bez wątpienia. Walter chciałby um, mieć większy wpływ i siłę w firmie Grey Matter, bo to on sam odszedł i, i taką decyzję podjął ze względu na rodzinę, a Jimmy chce czaka. I to jest prawda. To znaczy, ostatnia ich wspólna scena i ten, to, ten największy żal, ta największa strata i wyrwa w duszy Jimmy'ego poza samą Kim, z którą jeszcze ma szansę jakoś odbudować relacje. To, że się widzą po raz ostatni, potem jeszcze w więzieniu, to ma znaczenie. To ma znaczenie dla leczenia duszy, ale nie może zrobić tego z Czakiem. I gdyby mógł zrobić to jeszcze raz, to. I to jest tylko moja teoria. Zostawiam ją do namysłu innym, ale te ostatnie słowa, które mówi Czak. Jimmy nigdy nie jest za późno wrócić się do pewnego punktu i podjąć inne decyzje. Ja chcę wierzyć, że on. Wspomina ten moment, bo być może tak bardzo zależy mu na bracie, tak bardzo brakuje mu go, że byłby gotów cofnąć się w czasie i nigdy nie wybrać prawa dla swojego brata. Hmm. Nie wiem. To... Nie wiem, ale też ciekawa rozmowa. To <laughs> takie słowa końcowe. Odniosę się do tego, co też pojawiało się na czatach: czy obejrzeć najpierw Battle Consol, czy obejrzeć Breaking Bad. Nic się nie stanie, jeżeli obejrzycie najpierw Better Call Saul, ale zdecydowanie rekomendowane jest obejrzeć najpierw Breaking Bad. Mogę tylko powiedzieć, no. nie zaczynajcie od El Camino. No nie, nie, nie. Obejrzyjcie, obejrzyjcie Breaking Bad, bo wtedy bardziej docenicie Better Call Saul. Ale w drugą stronę nie będzie to aż tak mocne. To znaczy, docenicie Breaking Bad oglądając Better Call Saul najpierw, ale nie docenicie tego wszystkiego, co zrobili twórcy. Ja chciałbym na koniec... Zostawiając także ostatnie zdanie Wam, odnosząc się do pytania postawionego w tytule, czy Better Call Saul jest lepszy niż Breaking Bad, gdybyście naprawdę przycisnęli mi do ściany, to powiedziałbym: Breaking Bad wciąż jest najlepszym serialem, jaki w życiu oglądałem. I mogę powiedzieć nie przez ilość refleksji, z którą pozostawił mnie ten serial, ale przez emocje. Ja naprawdę wstawałem z fotela, łapałem się za głowę, wyrywęsałem swoje włosy, kiedy działy się pewne rzeczy na ekranie a jak oglądałem Better Call Saul, to siedziałem z drinkiem i mówiłem, o oh, this is good, o oh, this is so good i nie, nie, nie na takim poziomie psychosomatycznym tego nie odbierałem, nie? że dosłownie jak, jak, były sceny w Ozymandias, gdzie dostawałem dreszcze, to było dla mnie tak potężne, tak silne tak wstrząsające, ale generalnie gdybym miał się wycwanić i odpowiedzieć bez schematu, to powiedziałbym że Better Call Soul udoskonalił ideał i dzięki temu, że powstał, to te dwie produkcje prowadzą ze sobą niezwykły dialog. I teraz obejrzenie ich razem daje zupełnie nową jakość. Tak chciałbym to postrzegać i tak chciałbym to sprzedawać dalej. Michał? A, pff, A, hmm. Takie tam 7 na 10. Znaczy wiesz, oba mi się nie podobały. Betelgo to trochę bardziej, tak bardziej 3 na 10, nie 2. No i wiesz, no. Jak jak to, to nie weź. jest rings of power, wiesz. Takie Synu. do obiadku, takie. Tylko no. no. Nie, nie, no ja myślę, że jak powiedziałeś, że udoskonaliło ideał, to tak to jest, to jest takie. To jest ładne podsumowanie. Znaczy, wiesz, zawsze jak chodzi o takie seriale, to, to jest ciekawe, co wspominasz, co przeżywałeś oglądając. I tutaj dochodzi cały aspekt takiego tego indywidualnego oglądania w danym czasie, bo to mówisz, tam było w 2009, czy ileś, wiesz, miałeś wtedy 3 lata, nie? Wiesz, tak, tak, mi? tak. <laughs> nie, no ale w sensie inaczej przeżywamy te seriale, jak coś oglądałeś pierwsze, drugie, wcześniej, później, nie? I ja na przykład jestem bardziej związany z Better Call i dla mnie ten serial jest właśnie taki bardziej udoskonalony, ale absolutnie nie można zapomnieć, że Breaking Bad było ciężej zrobić w tym sensie, że było pierwsze mhm. I, i też jest genialne. To też jest jakby, to jest, takie, to jest takie wybieranie, wiesz, na zasadzie, jakby to były nasze problemy, to jak w tej naszej kadrze zawsze się mówiło, że między bramkarzami wybieranie, nie? Tam, wiesz, hmm, w sensie, to jest taki w... Wszyscy się potykają własne nogi, a bramkarze mamy czterech, nie? Tak na zasadzie to, 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 to oba seriale są zajebiste. No, to dokładnie. Jakbym miał wybierać, to jest taki wybór właśnie między budyniem a kaszanką. No, chyba was pogrzało, także why not both? Dla mnie inaczej. Better, Better Call Saul i Breaking Bad to jest jeden serial. Patrzcie na to po prostu jako jeden 13 sezonowy serial, bo mamy 6 Breaking Bad, mamy El Camino Inter Interludium i mamy e, później 6, 6 sezonów, czyli to macie 13 sezonowy serial który trzeba obejrzeć i koniec no, nie traktujcie tego po prostu jedno versus drugie jedno i drugie, razem, koniec tyle, jedno I jest drugie. Jest jedno i drugie sposób. i razem jest sukcesem, może to powiedzieć sukcesem. Tak, jest sukcesją <laughs> Mm -hmm. Sukcesa to znaczy. Zaskoń to sukcesem w Wszędzie, każda recenzja, którą robimy, z dużego gazu, ja mówię: O, to jest jak sukcesję, to jest jak sukcesie. Rud Smoka to jest jak sukcesja w świecie Gry o Tron. Odle odleś sukcesji no, no, W każdym razie, yy, to jest po prostu jeden serial i tak wydaje mi się warto to traktować. Bardzo mi się podoba to. Znaczy, mam na to kontrargumenty. Ale tak bardzo się z Tobą zgadzam, że chciałem, żeby to wybrzmiało i żeby to się scementowało, właśnie, jak, jak te produkcje ze sobą. Um, kochani, dziękujemy Wam bardzo, że nam towarzyszyliście dzisiaj. No, a przeczytam jeszcze, może, to, co się pojawiło. Lemovi, pisze: Moim zdaniem, lepsze jest Better Call Saul. Jak na razie uważam, że to jest mój ulubiony serial, jaki do tej pory oglądałem. Breaking Bad też fenomenalny, ale drugi, trzeci sezon nie były tak dobre jak reszta. Nie zgodziłbym się, ponieważ uważam, że zarówno Breaking Bad, jak i Better Call Saul zrobiły coś, co się niezwykle zdarza w świecie seriali, a mianowicie Nie, każdy... Niezwykle rzadko, że się trzyma poziom cały czas. Nie, tak? że się podnosi poziom z każdym sezonem i to też można spojrzeć okay. na ratingi i rzeczywiście oceny były coraz wyższe w przypadku Better Call Saul i podobnież w przypadku Breaking Bad, który oceniany był na jakieś tam 70-80% ze, ze zagregowanych recenzji w pierwszym sezonie. I potem podbijał, 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 dochodząc coraz wyżej, coraz wyżej. Więc tak, ja, ja jednak uważam, że ten, ten A poziom. W, w ogóle jeszcze dodajmy tylko, że najlepsze to w tym uniwersum jest oczywiście ta latynoska wersja, meksykańska czy kolumbijska. Jeśli pamiętam, bo to, nie wiem, czy oglądaliście Breaking Bad. Nie. Walterem Blanco, nie znacie? Nie. A, wiem, o którą ci chodzi, tak, znaczy, tak, tak No tak, zrobili, tak, tak. w sensie to no jest sporo na YouTube jakichś tam filmików oglądałem, właśnie jakieś tam streszczenia, ale jak, no to wykupili prawa i zrobili po swojemu mm -hmm. na zasadzie. Ja czekam, aż w Polsce zrobią. Ja będzie tak. damn, to Wiktor będziemy robili... biały, nie wiem To musimy zrobić w takim razie uzupełnienie tego odcinka. Będzie sequel, który będzie się nazywał czy Better Call Saul jest lepszy od Breaking Bad i Breaking Blanco, czyli tam jak, jak było Better Call Blanco, jak to się nazywało? Znaczy on, on jest Walter Blanco. A, okej. Okay, okay, ale Blanco. jak się nazywa? No pewnie Breaking Bad, tylko jak jest po hiszpańsku, nie wiem. No. Nie wiem, ale Breaking Blanco brzmi. Nie, bo, bo jest jeden do jednego przełożone, tylko że wiesz, jakby jeśli chodzi o realizację, to jest bardziej na poziomie M Jak -mi... znaczy nie M jak tylko tych ich takich telenowel, tych wiecie, mm -hmm. południowoamerykańskich, więc. A Metastazis to się nazywa, tak? A, tak, 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 tam mm. jakoś to, coś takiego. Było, no. to, to jest to jest po prostu. No, Kolumbijska naj... telenowela, hiszpańskojęzyczny języczny remake amerykańskiego dramatu mm. kryminalnego breaking linguego. No i to jest Bad. normalnie oh, legitnie, wiecie, tak. Jest. I tam są to jest patrzę, przepiękne, na kadry, patrzę, patrzę na kadry i chcę wydrapać sobie oczy. Ale, ale tam jest po prostu nie... są przepiękne, wiecie, efekty dźwiękowe, takie na zasadzie, no to jest po prostu. Jak, a propos porównywania, jak chcecie docenić Breaking Bad, to najpierw odejście. filmiki na To zmieniamy wam kolejność. Najpierw. <grym> metastasis, <grym> tak. potem dopiero Breaking Bad i jeszcze. Nie, a tak. Nie, tak sobie bohatera To jest YouTube. jakiś nightmare fuel, to po prostu ktoś zabił Fredkę i położył na, <grym> tak. na, na głowę. So, są na Jesus YouTube takie filmiki, wiecie, kanałów zagranicznych, który polecam, jak tam, żeby sobie tego nie oglądać, takie jak ktoś tam. No tam wiecie, eseje, typu tam 20 minut, ktoś wyjmuje najlepsze smaczki i momenty, bo złoto można się pośmiać. Coś pięknego. No dobrze, kochani, dziękujemy wam bardzo, że towarzyszyliście nam w naszym spotkaniu. Oczywiście, że będzie zapis live. No, trzeba, to, trzeba szerzyć dobrą nowinę, bo jak. To ktoś słuch... nasze, nasze wygłupy. <laughs> jak ktoś słusznie zauważył, coś brakuje jakiegoś takiego rezonowania po zakończeniu tego serialu. Jest jakaś grupa oddanych widzów, którzy chcą o tym dalej rozmawiać, ale. Takie seriale jak Rings of Power czy, czy House of the Dragon dziś przyćmiły już to zakończenie i szkoda, bo, bo jednak jest to dzieło, które naprawdę wymaga wysiłku intelektualnego i bardzo za niego nagradza, więc mam nadzieję, że, że dotrzemy do jak największej ilości ludzi i że ta dyskusja jeszcze będzie trwała. A to też nie jest ostatni raz, kiedy Michał gości na tych łamach. Michał przykro, A Nie, nie, to jest ostatni raz. Przykro mi, przykro, mówi, przykro, to, przykro mi! Chciałem powiedzieć, że tak źle nie bawiłem, tak. Przykro mi, że jakby tak spaliłem mosty i spaliłem twoje statki wszystkie i musisz tu zostać. Ale nawet sporo osób Bożeś postawiło. To po prostu po całości. Znaczy, to ja chyba spaliłem mosty, nie ty jak już. Ale tak, to był ostatni raz, róbcie nam zdjęcia, póki jesteśmy obok siebie na ekranie. E, no, 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 Parę osób nawet napisało, że chętnie by wysłuchało ciebie i Krzysztofa M. Maja w dyskusji o Rings of Power. Ale mamy też, mamy też taką fajną serię, do której zapewne niebawem wrócimy, gdzie bierzemy na warsztat wszystkie... Dzieła danego reżysera. I raz zrobiliśmy to z Nolanem, ale mamy w planach Finchera, Wilnewa i Tarantino. Więc z wielką przyjemnością cię zaprosimy, ale też do innych dyskusji, jak tylko będziesz miał czas, jak będziesz miał ochotę. A ja z tego miejsca bardzo was zachęcam do tego, żebyście, jeżeli jeszcze jakimś sposobem tego nie zrobiliście, to sprawdzili kanał, ponarzekajmy o filmach, a w szczególności szybkie recenzje, które przygotowuje w tempie ekspresowym i taśmowym Michał. A mimo to zachowują one świetną jakość. Są e... beznadziejne, ale zapraszam. No Chciałem ci zrobić jakąś sensowną reklamę, ale możesz też Ech, tak się sprzedawać. Mój kanał nie opiera się o sensowną reklamę. On po prostu prawda. sam się reklamuje. Tak? Tak, to jest jakby, jak masz niepokoj po kolei w głowie, to zapraszam. Jesteś antysolem Goodmanem. Po prostu potrafisz. Tak, tak. Ty, tak, ty nie sprzedajesz, tak, ty kupujesz po prostu. Tak, tak. I oczywiście okiem dewa Grzegorza. Sprawdźcie, bo sporo nowego kontentu się tam pojawiło. Dziękujemy Wam serdecznie. Trzymajcie macie?